Dobra, halo. O, widać i słychać. Dzięki. Okej. Dzisiaj mam jakieś tutaj przejściowe chwilowe z internetem, ale mam nadzieję, że już wszystko będzie okej. Dzień dobry, witajcie. Noc 55, tak? Hej, hej. Okej. Hej, napiszcie, skąd jesteście, hej, hej. Bo to jest Ełcki chyba, tak? Ełk, okolice. Na czacie, śmiało. A można sobie Ełk, okej. A jednak tak dobrze widziałem. No to u was jeszcze nie byłem. Już parę noców mam za sobą. Olecko, witamy. Tak, to w sumie tak się tam wybieram w te rejony na parę dni, żeby sobie odpocząć. Jaka u was pogoda? O, same takie fajne miejscowości. Pogoda super. O, pisz. O, pisz znamy, bo tam mamy nasze też trenerki. I w Suwałkach też pięknie. Jak chciałem się znamy chyba, co? No, tak coś czułem. Okej. Wspaniałe trenerki, bez wątpienia. Okej, tak, jeszcze poczekamy może z minutkę, co? Jak ktoś jeszcze potrzebuje, zróbcie sobie kawkę. Mam nadzieję, że jeszcze parę osób dojdzie. Jest już nas 18. Okej, witajcie. Potrzeba dzisiaj trochę mocy. Ja przed chwilą już kawkę sobie wypiłem. O, pozdrawiam jeszcze w kodowania. Tak jest. To sami mistrzowie, Małgorzata. Nikt inny. Okej. Muszę zobaczyć, czy mi udostępnianie ekranu dzisiaj działa, ale myślę, że powinno być okej. Agnieszka i Natalia są z Pisze. Będzie odwiedzić Mazury. Okej, dobra. To co, kawki zrobione? Możemy startować? Taki jest plan, tak, żeby obskoczyć. Okej. Okay. Mamy jakichś panów w ogóle dzisiaj? Czy same panie? Jest jakiś pan? Dzisiaj nie ma. Chyba nie. Jeśli jest pan, niech się zgłosi. W sumie tak jak widzę na czacie, mi tutaj się fajna trasa rysuje, co trzeba, jakie miejscowości trzeba objechać, gdzie jest fajnie. Że sobie zapiszę później i spojrzę, wrzucę na mapkę i będzie fajna trasa do przejechania. No dobrze. Dzisiaj mamy sobie porozmawiać o mocy. Macie moc? W końcu wakacje. Mam nadzieję, że jest w Was jeszcze sporo mocy po tym całym bardzo intensywnym roku szkolnym. Okej. Także oddychamy parę dni i jest troszkę lepiej, prawda? Moc. A dzisiaj o kursach.
Walka czołgów. Proszę mnie tutaj nie rozpraszać. A to tak będą dwa czołgi, czy ich będzie ich trochę więcej? Panie, to brzmi walka czołgów. Dobra, nie mogę się rozpraszać. O, no to w ramach relaksu. Wiele czołgów. O, popatrzę sobie. Okej. Ale w takim razie zaczynajmy. Moc, moc. Co to takiego moc i właściwie jak czytać tę moc? Czy macie moc? Jak pierwszy. Co to takiego? Popatrzmy. Masowe, otwarte kursy online. Czytamy to MOOC, jak muka. MOOC. Okay. Spotkaliście się z takim hasłem kiedyś? Moc przez 2O, MOOC. Kursy online'owe, dostępne właściwie dla wszystkich przez internet. W sumie większość jest za darmo. Byliście udział w jakichś takich kursach? Dzisiaj to jest taki webinar w sumie, więc to jest taka jednorazowa impreza, wydarzenie. A takie kursy online'owe, ktoś brał udział? Któraś z pań? Aha. Nie? Okej. A dlaczego Małgorzata nie lubisz? No zobaczymy, dobra. Za chwilę Małgorzata nam napisze. O, tak. No to jest właśnie taki minus, ale teraz. Okej. No to zawsze jest najfajniej. Tak, to dzisiaj też byłoby fajnie spotkać się w jakiejś fajnej sali przy kawce i o tym sobie porozmawiać. No ale jednak nie zawsze mamy takie możliwości. Wyobraźcie sobie, że chcecie studiować, nie wiem, na Harvardzie, a nie macie takich możliwości. Ale możecie ukończyć kursy, które Harvard prowadzi właśnie w takiej formie, zapisać się do konkretnych profesorów i w sumie nikt za to nie płacić. Także są tutaj też no, pozytywne takie strony. Wiadomo, że społeczności, zawsze jak się spotykamy, jest dużo lepiej. Ja tak samo wolę bezpośredni kontakt, no ale nie zawsze mamy takie możliwości, żeby skończyć kurs prowadzony przez jakichś wybitnych specjalistów. Albo nie mamy czasu, albo jest gdzieś za daleko, albo jest za drogo. A takie kursy MOOC nam coś takiego umożliwiają. Tym bardziej, że kursy MOOC to nie jest coś takiego jak typowe filmiki nagrane gdzieś na YouTube, wrzucone na YouTube i odtwarzamy sobie tylko filmik i powtarzamy za kimś, co ktoś nam pokazuje na filmie. Tutaj jak gdyby mamy do tego oprócz filmików są dołożone ćwiczenia, są dołożone zadania do rozwiązania. Do tego są jakby takie interaktywne fora, gdzie ludzie jakby no, tworzą taką społeczność, która pomaga sobie wzajemnie w rozwiązywaniu tych zadań, w ukończeniu kursu. Tu macie taką, rzuciłem taką króciutką definicję z Wikipedii. Okay. I takie szybciutkie małe podsumowanie. O, mistrzowie kodowania się pojawili. Dzień dobry. Już zaczęli, ktoś mi tu majta moim długopisikiem. Czy nam się pojawi? Kto tam jest od mistrzów, czy nie? Halo, halo. Mówiła, że właśnie widzę, że jakiś tutaj duszek, ołówek mi się tutaj przesuwa. Okej, dobrze. Duszku, mistrzowie kodowania, narysuj swoje imię, chociaż napisz nam, zdradź swoje imię. Elżbieta, okej, witamy Elżbietę, ale tutaj pojawił mi się duszek. Taki jeden, widzicie, w prezenterach mistrzowie kodowania i pisaczkę, ołówkiem mi tutaj ładnie rusza. Okej, dobrze. No to w takim razie, jak już mamy definicję z Wikipedii, mniej więcej czym jest MOOC, to postaram się Wam pokazać. Włączę teraz swój ekran, mam parę otwartych takich. Okej. I spróbujemy. Czekajcie. Teraz próbuję, włączam teraz swój pulpit. Dajcie mi znać, czy będzie widać, tak? To chwilkę potrwa, zanim to mi się załaduje. Jakby ktoś już widział,
mój ekran, to proszę dać znać, ale coś tutaj mieli, przemielić nie może. Ja też spiszę. Sporo was tam. Dziewczyny nakręciły sporo osób, co? No i jeszcze raz. Chyba jeszcze raz będę musiał spróbować. Gdzieś coś się tutaj buntuje troszkę. Czekajcie sekundę. Muszę jeszcze raz spróbować. Jest zawsze z technologią, że lubi nas zawieść, gdy jest najbardziej potrzebne. No dajesz. Przed 17 działało, a 17.11 nie chce. To jest ciekawe, ponieważ 99% rzeczy będę pokazywał swojego ekranu. Ale cały czas mnie widać, słychać, tak? To łącze działa. Okej, momencik. Coś już się dzieje. Dobra, widać, słychać. Okej. Oj, coś tu, okej. Już moment, tu muszę sobie tylko zaznaczyć, co ma być pokazywane. Okej. I teraz pytanie. Czy teraz widać jakby mój ekran? Czekajcie, sobie wezmę. No widzicie. Mam przeglądarkę otwartą na takiej fajnej tabelce. Widać? Okej. Teraz widać mój ekran. Tak, super. O, bo jak nie odpowiecie na czacie, to okej, mój ekran, super, dzięki. No to jest nadal Wikipedia z taką tabelką, z adresami najbardziej popularnych platform, które udostępniają właśnie kursy typu MOOC. Mamy tutaj go troszkę do wyboru. Opisany typ, czy to jest organizacja non-profit, czy to jest organizacja, która ma działalność jakąś komercyjną. I wybrałem z tego kilka w sumie, takich najbardziej znanych chyba uniwersytetów, które się przykładają do tych kursów. Popatrzcie sobie, jakie to są. Nie wiem, czy widać w tej rozdzielczości, trochę powiększę. Technologicznych, MIT, Harvard, Berkeley. Także jest tego trochę co do wyboru. Okej. Okay. My się będziemy za chwilę skupiać, ale lepiej widać. Okej. Okay. Piszcie, jak nie widać albo nie słychać, śmiało. Ja tutaj będę troszkę lukał na drugi monitor, bo mam dwa monitory i na tym mam podgląd na czat, bo teraz tylko widzę swój ekran. Okay. No i teraz tak przejdziemy sobie szybciutko, jak one te platformy wyglądają. Okej. Okay. Future Learn. Mamy do wyboru. Podział na różne kategorie. Właśnie. Zdrowie, psychologia, prawo, literatura, science. To dzisiaj moda, na to jest wielka potrzeba. Mamy do wyboru. Mamy określone, jak długo trwa kurs, ile trzeba poświęcić godzin tygodniowo, żeby się przyłączyć. Patrzcie, różne uniwersytety, które przygotowały te kursy. Także to nie są przypadkowe osoby, które takie materiały przygotowują. Więc możemy liczyć na naprawdę niezłą jakość tych kursów. Okay. To mamy Future Learn, które startują teraz, albo chcemy się uczyć troszkę później, więc też sobie wybieramy. Wybieramy sobie to, no okej, okay, co byśmy chcieli. No, na przykład wybieramy oprogramowanie, prawda? Albo robotyka. Zobaczmy, co jest z robotami. Roboty i społeczeństwo, ok. Roboty, żeby się coś poruszało, jakiś kurs z robotami. Zobaczmy sobie, 3 tygodnie, 3 godziny tygodniowo za darmo. Możemy sobie też upgrade'ować je za cenę. Co to znaczy? Z reguły kursy są dostępne za darmo, a gdybyśmy chcieli dostać certyfikat ukończenia, płacimy za sam certyfikat. Także różnie to jest rozwiązane, ale z reguły najczęściej te kursy są właśnie albo za bardzo niską, małą opłatą, albo za darmo, a już jakieś certyfikaty są płatne po prostu. Zobaczcie. Filmiki wprowadzenie. Ok. To jest taka pierwsza platforma. Co dalej mamy?
Uda City to już bardziej taki technologiczny. Znaczy, no, teraz jaki jest problem taki chyba dla nas największy? No to te wszystkie kursy są w sumie w większości w języku angielskim. Zdarzają się też kursy po hiszpańsku, ale jednak mimo wszystko językiem tutaj na takim no, najczęściej spotykanym jest język angielski. Czasami można no, spotkać się z napisami w języku polskim. Ale to jeszcze takie częste nie jest. Udacity, tak samo kursy można sobie przeglądać, zapisywać się, zobaczyć. Na przykład iOS, jak ktoś ma iPhone'a, iPada, możemy nauczyć się zostać twórcą oprogramowania na platformę iOS albo programować Swift. Także dla dzieciaki mogą się uczyć tego. To jest poziom początkujący. Zobaczymy, czy. Darmowy kurs. Trzeba będzie zajrzeć. Dla początkujących, co my mamy? Następny tutaj. OK. No i chyba taka najbardziej znana ta jest Coursera. Ok, ja może wam tam powrzucam parę linków, co? Po kolei, na co wchodziliśmy, czyli Future Learn, gdzie można sobie zobaczyć. Będzie widać na czacie. O, Udacity, no dobra, Coursera.org. Za chwilę wrzucę. Dobrze, co my tu mamy? Ja na razie się nie logowałem na żadne konto tam, żeby nie było widać, co za kursy robiłem, ale popatrzcie, wszędzie jest podobnie. Mam jakieś kategorie kursów, żeby poprzeglądać. Technologia informacyjna, chmura, zarządzanie danymi, sieci. Tu mamy so science, data science, czyli znowu dane, ale nie tylko matematyka, logika, fizyka, inżynieria, nauki, tak, social, no, społeczne, okej, okay, mamy na przykład, zobaczmy, co tam jest z edukacją. Nam się włączają. Macie kursorę. Też można się nauczyć języka, gdzieś widziałem kurs języka angielskiego, też dla początkujących. O, wirtualny nauczyciel, zobaczmy. Co to takiego? Enroll, czyli możemy się zapisać. Startuje 9, czyli już wystartował. OK. O, widać, tak. Jeżeli czasami nas nie stać na taki kurs, jeżeli jest płatny, to jest coś takiego, że możemy się poprosić, jak gdyby, o taką. Finansowe wsparcie. To tam na niektórych serwisach to wygląda tak, że po prostu wyświetlane są reklamy w trakcie kursu. I jak gdyby to pokrywa naszą tutaj opłatę za kurs. Więc też nie musimy płacić, ale niestety musimy oglądać reklamy. Także mamy Coursera. Co jest jeszcze warte polecenia? Coś takiego. edX. Być może o edX słyszeliście, prawda? To chyba taki najbardziej chyba znany oprócz Coursera. Do wyboru, widzicie, hiszpański, angielski. Tak, ale zobaczmy, czy języka się można nauczyć. Także jest, o, hiszpański, może trzeba by spróbować trochę z hiszpańskim. Okay. Chiński, mandaryński, no. Dobrze, to na razie blokujemy. Czy możemy się nauczyć? Jest dostępny za darmo, a jeżeli chcemy certyfikat, płacimy $99. Ale można nauczyć się za darmo. Okej, o takim nowoczesnym sposobie nauczania możemy sobie posłuchać na TEDzie. Także tutaj też w TEDzie mam chyba Sala Khana, o którym mam za chwilę. Znacie tego pana? Pewnie. Widać, czy słychać? Czy widać to wideo? Ten pan nas dzisiaj interesuje. O, na TEDzie są wykłady ciekawych ludzi. I to jest właśnie pan Sal Khan, o którym dzisiaj będziemy no sporo mówić, a właściwie jego dziele.
Sam napisy są z domyślnie wybrane język polski. Także polecam. Wrzucę też link do tego filmu. Możecie sobie zobaczyć. Na pewno jest mnóstwo filmów, tak? Na przykład, jakbyście chcieli pana Robinsona, tak? Kena, na pewno z Przyjścia o Edukacji, słynny pan. Okay. Dobrze. Jest filmik? Dobrze. Okay, to jeszcze wróćmy na chwilę, zanim przejdziemy do tego Kana, bo jeden widziałem o. W Polsce chyba najbardziej znany z tych wszystkich, bo jest po polsku. Platforma Udemy. Tu możemy sobie kupić kursy bardzo rozbudowane i bardzo dużo jest promocji, więc czasami za kilkanaście, kilkadziesiąt złotych możemy kupić sobie bardzo, bardzo rozbudowany kurs. Zobaczcie, ponad 80 tysięcy kursów internetowych. Możemy sobie wybrać na różne tematy. Zobaczcie, przed chwilą Swifta oglądałem na innej platformie, tam był za darmo, tyle że wszystko było gdzieś po angielsku. No tu trzeba by zobaczyć. Przecena z 609 na 38,99. No grzech nie skorzystać. A naprawdę można poszukać sobie. No na przykład. Chcielibyśmy się nauczyć rysować. Tak, widzę, że tu jest też będzie po angielsku. OK. 11 godzin filmów, 5 artykułów, 4 dodatkowe, całkiem dożywotni dostęp do kursu, dostępny na urządzeniach mobilnych i telewizorach, a także dostaniemy certyfikat ukończenia. Żeby zobaczyć, jak taki kurs wygląda przez chwilkę. Chodźmy. No niestety języka polskiego za bardzo nie ma. Także no na razie, no niestety, może w tej cenie jeszcze poczekamy. Tu ciekawe już kosztuje 459 zł. No dobrze. Tak, mamy te wszystkie linki wysłane? Dobra, to ja teraz pozamykam wszystkie strony, ponieważ my będziemy się interesować jedną z nich. Okay. Ja bym musiał się w sumie tutaj wylogować. Okay. Khan Academy. Znacie? Korzystacie? Okay. Zobaczcie, że przy Khan Academy końcówką adresu jest org, tak jak przy Kurserze na przykład, czyli organizacja z reguły nie nastawiona na zysk. Organization, tak jak wszystkie com, czyli commercial, no, z reguły możemy się domyślać, że jednak coś tam będzie trzeba, jakieś opłaty będą. A ten pan, którego link wrzucałem przed chwilą na TEDzie, właśnie to był, to jest twórcą Akademii Khana. Kiedyś, z tego co pamiętam, co słyszałem, uczył swoich kuzynów chyba przez Skype'a matematyki. Wkurzony tym, że musi wielokrotnie powtarzać to samo. Nagrał kilka filmików i wrzucił na YouTube'a. Te filmiki stały się bardzo popularne, bo się okazało, że jest bardzo duże zapotrzebowanie na takie tłumaczenie, jak on potrafił zrobić. No i tak powoli się to wszystko ruszyło. Dzisiaj to nie są tylko filmiki, to jest cała wielka, potężna platforma, która otrzymuje się z darowizn. Tak, możecie przekazać darowiznę. Na dole jest chyba wypisane, to są konkrety. Tak, zobaczcie, jakby wam się otworzyło w języku angielskim, to na dole możecie przełączyć sobie na język polski. No i teraz, co my tutaj mamy? Mamy wiele różnych działów. Widzimy matematyka. Z reguły to jest podział na klasy, tak jak sobie występują materiał w klasach w Stanach Zjednoczonych, bo to jest platforma właśnie też ze Stanów Zjednoczonych. Przy czym mamy tutaj wolontariuszy takich wariatów edukacyjnych, którzy to po prostu tłumaczą albo szukają środków na to, żeby tłumaczyć. I w sumie chyba ponad 60% materiału jest przetłumaczone na język polski. Przy czym pamiętajmy, ta platforma cały czas żyje. Dochodzą nowe materiały, więc sobie trudno nadążyć, ale to, co jest potrzebne, myślę, że jest już naprawdę dostępne dla nas. Więc sobie przejrzyjmy troszkę. Tak? Zajrzyjcie sobie na chwilkę. Przejrzyjcie. Możemy sobie przeszukiwać tutaj. Możemy sobie przeszukiwać tutaj też przedmioty po rozwinięciu.
albo także szukamy konkretnego tematu, na przykład bloga. I od razu mamy konkretne filmiki. Dlaczego Khan? Macie tak otwarte? Khana? Okej. Okay. 127 osób jest. Hello, hello. Witajcie. I przejdziecie sobie chwileczkę do tego i będziemy musieli sobie założyć konto, żeby pokazać, jakbym chciał wam pokazać, jak działa Khan, gdy korzystacie z niego jako nauczyciel. Co jest fajnego, gdy założymy sobie konto, do czego mamy dostęp. Okay. Więc jak sobie klikniecie nauczyciele, zacznijcie tutaj. Po kliknięciu. Tak. Zobaczcie, co mamy do wyboru. Jako uczący się, niekoniecznie jako uczeń, bo dzisiaj możemy być nauczycielami, jutro sami będziemy się uczyć czegoś innego. Są też konta rodziców. Ja tutaj już mam konto, logowałem się korzystając wcześniej konto Google'a, więc to już wasz wybór. Ja się zaloguję przez swoje konto. Mam dużo kont. Spokojnie, tutaj nie szpieguje nas Khan, nie będzie nam wysyłał e-mail, chyba że będziemy chcieli statystyki naszych uczniów, więc dostaniemy informacje o tym, co się dzieje. OK. O, witaj Piotrze. Jesteśmy na Khan Academy. Link powyżej. Nie wiem, czy widzisz na czacie. Tego troszkę spogląda się. Znaczy, nie wiem, nie widać mnie teraz. O, to dobrze, nie widzicie mnie. To w sumie mógłbym kamerkę wyłączyć, by mi się tutaj tak łącze nie grzało. Czy mnie widać? Nie, nie widać chyba mnie, nie? Tylko słychać. Widać moją twarz? Ojejku, jejku. Ja tylko nie widzę, dobra. Okej, okay. Na razie chyba się nie szarpie internet, więc spokojnie. Dobra, to nie będę robił głupich min. Okej. Okay. Zobaczcie, co się dzieje, gdy zalogujecie się jako nauczyciel. Startujecie troszkę w innym miejscu, w takim panelu właśnie nauczyciela, gdzie widzicie swoje klasy. I dajcie, bo będzie nam potrzebne właśnie to logowanie, żebyście byli zalogowani. Także czy macie coś przeciwko temu, żeby się zalogować na swoim koncie, tak jak tam chcecie, czy przez Google, czy przez Facebooka, czy przez e-maila. Nie wiem, damy sobie 10 minut na to. Kto ma już jest zalogowany, ma chwilkę, żeby sobie zrobić jakąś drugą kawę. OK. Bo będą nam te konta jednak potrzebne, tak, żebyście byli zalogowani. Jako nauczyciele śmiało możecie się logować. Możecie mi odpisać tam, że OK. Nie wiem, czy ktoś został jeszcze. Bo będę was potrzebował jako uczniów. Będziemy się dzisiaj uczyli liczyć w zakresie do 10. Ja coś piszę. Gdzie? W prawym górnym rogu, śmiało. Powinno być, ja się jeszcze raz wyloguję. Klik. OK. Jest zaloguj się i zarejestruj się. W prawym górnym rogu. Klikniesz zarejestruj się. Tak, wybierasz sobie, kim chcesz być. No, wybieram oczywiście nauczycielem. I wybieramy sobie w jaki sposób. No, możemy przez e-mail swój podając. Bądź przez Facebooka, jeżeli jesteście zalogowani w przeglądarce na Facebooku, to śmiało przeklikać. Facebook dowie się, że uczymy się albo innych uczymy, więc nasz profil internetowy zyska plusy dodatnie.
Okej. Jak tam jest? Śmiało. Poszło. Klasa, zaraz. O klasie zaraz powiem, ok? Na razie tylko, żeby się zalogować, dobra? Nie chcę wejść. Dlaczego nie ma? Co nie działa? Klikamy to, zarejestruj się. Może ten link tutaj wkleję jeszcze raz. Taki jakiś długaśny link, on powinien kierować cię tego właśnie do rejestracji. Okej. No i trzeba podać imię, nazwisko, hasło i rejestrować się. Nie przechodzi. No jeszcze się zarejestruje, nie wiem, Sławek. O, coś mi nie idzie dzisiaj. A, klawiatura się zapisała. Dobra. Powolutku. A, im. Dobra, dam jakiś taki, którego tam nie mam. Jakiś taki śmieciowy mój. Zobaczymy, Sławek. Coś mi dzisiaj Sławek nie wychodzi, przepraszam. Okej, hasło jakieś, nie wiem. O, litery, liczby, no. Jakieś hasło, jakieś 8 znaków. Może coś nie tak z literkami, dobra, zobaczmy, zarejestruj się. A no właśnie, ja już mam. Ile jeszcze mogę mieć e-maili? A tak powinno pójść. Trzeba by sprawdzić pewnie pocztę, czy nie przyjdzie. Bo ja już mam tutaj na tych kontach pozakładane właśnie tutaj nasze loginy. Okej. Okay. A jeszcze jakieś problemy? Czy poszło u innych? Przez maila? Ale nie wiem, co jest za komunikat, bo nadal nie mogę to tak, nie wiem, musi być trochę więcej. Czy jest jakiś, że u mnie wyskoczył komunikat, że już jest przypisane to konto. Także ja bym musiała troszkę więcej mi napisać, co nie chodzi. Inni mają jakieś kłopoty? Maila wpisujemy tu u góry. Ja się też pomyliłem na początku. Imię, pierwszą literę nazwiska. Nic nie działa. Jeszcze raz weźmy, odświeżmy. Pyk, zarejestruj się. Działa Sztela na komputerze? Komputera. Jaką masz przeglądarkę? Jeżeli masz Internet Explorera, to radzę nie używać. Lepiej Chroma albo Firefoxa. No, te stare przeglądarki mogą już nie obsługiwać tych nowych stron, ale to pewnie by cię nawet tutaj nie było, gdybyś tego używała. Pewnie Quick Meeting też by się nie otworzył. Firefox. Po kliknięciu zarejestruj się, pojawia się to okienko. Czyli do tego momentu tutaj wszystko działa. Tutaj, tu nic nie możesz wpisać teraz. Klikasz ok. Mogę, nie wiem, mogę wpisać twojego e-maila, tylko nie będą wszyscy się dowiedzą, jakiego masz e-maila, gdy nie wpiszesz na czacie. Okej.
Można to na smartfonie, zadziałało. Czyli to pewnie da się zalogować na smartfonie, ale nie jest to specjalnie wygodne. Spróbujemy. WPPE. Nie, WP.com nie. Ela na przykład. Jak sobie damy, to my to sobie damy. Jeszcze raz. Zobaczmy. Chyba poszło. No jestem. Widzisz? Nie wiem, no. Może coś ci blokuje. Okej, teraz muszę ci napisać hasło. Nie wiem, zobacz, czy masz tam, no ten, dobra, u mnie nigdy, żebym pamiętał. Teraz jak ci przekazać hasło w tajemny sposób? Okej, czekaj. Trzeba będzie zmienić moment. Dobra. Ja tu mogę włączyć z tobą jakiś prywatny czacik sobie, czy zobaczyć. A, chyba mogę. Uwaga. Otworzyło się, Ela. Prywatny czat na dole. Z hasłem. Teraz dopiero odkryłem, że to jest coś takiego. Odbiorem, ale głosu? No nie wiem, to jeżeli inni nie mają problemów z odbiorem, to znaczy, że raczej ktoś ma chyba u ciebie problemy z internetem. Napiszcie, czy pozostali, czy słychać, widać. Okej. Wyhania coś wtedy. Ale u mnie też problem, czy u ciebie też? Okej. Okej, dobrze. No to dalej, próbujemy. Okej, dzięki. Nie, Hania, może coś tam, kłopoty z internetem. Dobra. Mi się tu laptop grzeje troszkę. Dobra, więc teraz tak. Jesteśmy nauczycielami. I teraz uwaga, na razie ja założę nam klasę, ok? Po zalogowaniu. Kąt to mam dużo różnych. No, kilka to pokręci. Dajesz, dajesz. Ok, dobrze. No i dodamy sobie nową klasę. A, to, dobra, dodamy nową klasę. Dodajemy nową klasę. Co będę sobie nazwać? Nazwiemy to sobie ją na przykład OX 55, my OX. Coś takiego. Jeżeli macie usługę Google Classroom, to możecie importować sobie klasę z tej usługi. Ok, następny. No i wybieramy sobie temat. Tematów troszkę jest. Gramatyka, sztuka. Ale my będziemy sobie, no, zobaczymy sobie 3-8, nie, ale na przykład weźmiemy sobie początek. Trzecia, czwarta klasa w Stanach. Myślę, że to akurat będzie nam pasowało. I następny. I teraz, co jest ważne? Możemy wysyłać zaproszenia do naszych uczniów mailem,
możemy tworzyć konto dla swoich uczniów, jeżeli są, no, powiedzmy, małoletni. Okej. Pamiętajcie tylko, że teraz trzeba będzie te konta zakładać w taki sposób, żeby one były dosyć anonimowe, albo tak, żebyśmy wiedzieli, kto jest kto, ale jednocześnie imię, nazwisko, wiecie, znacie to hasło RODO, prawda? No, do tej pory jakoś to u mnie też szło. Mam tam kilkaset kont tam uczniowskich na tym, na Khanie, więc też trzeba będzie wszystko ładnie przeorganizować, żeby spełnić wymagania naszego kochanego RODO. Okej, ale no, wy już powiedzmy jesteście w miarę pełnoletnie, dzieci moje, także będziemy wykorzystywać ten kod. Uwaga, ja go wrzucę teraz, będzie wam potrzebny. Daję wam klas. I zaraz będzie taka stronka, na którą to będzie wejść, żeby się zalogować. To znaczy, na chwilę pokażę, gdzie to będzie. Okej, następne. Okej, teraz zobaczcie. Co jeszcze? Uwaga, na razie spójrzcie. Muszę, na razie, ja wybrałem ogólne klasy, ale teraz chcę wam już zadać jakieś zadanie do wykonania. Czekamy sobie chwilkę. Widać to, aha, widać, dobra. Załóżmy, początek matematyki. Okej, chcemy się nauczyć liczenia, dobra? Te same takie naprawdę podstawy. Załóżmy, że będzie to. Albo wybierzemy nawet trochę więcej sobie, co? Wybierzemy sobie to. Co tam jeszcze? Na razie chyba starczy, co? Dodamy sobie. A, bo nie ma jeszcze uczniów, racja. Więc mogę zadać, albo zapisać i zadać później. Takie tłumaczenie widzimy nie do końca. Okej, dobra. Tak, no potrzebuję uczniów, potrzebuję was. Bez was, co to za nauczyciel bez uczniów? Dobra. Teraz tak, jeżeli już jesteście zalogowani, macie ten kod, to możecie sobie kliknąć w prawym górnym rogu, gdzie macie swój profil. Po kliknięciu tego profilu. To są informacje o tym, ile macie kont, kiedy dołączyliście, ile macie punktów, bo to wszystko tutaj, cała platforma jest gamifikowana. Za naukę dostajecie punkty, które są potrzebne na przykład, żeby sobie wykupić jakieś awatarki. Ja tutaj dawno żadnego kursu nie robiłem, przyznam się szczerze, dla siebie, ale tutaj te kursy, które się pozmieniały, niestety moje wszystkie te zdobyte odznaki troszkę poznikały. Się trochę to pozmieniało przez kilka lat, ale na razie nam chodzi o jedną prostą kartę. To można zrobić już wcześniej z profilu, tak, jak gdyby tutaj wcześniej było, dodaj trenera, tak, ale tutaj są trenerzy. Na razie tu klikamy, gdzie trenerzy. I ten nasz kod, który wam tu podałem, należy sobie tutaj go wkleić i dołączyć do klasy. Zobaczmy, czy będzie taki też link. To można powiedzieć bezpośrednio, to jest taki link. No, nie chcę, tak, dobra. Chyba nam się otworzyć. Jak będzie? Bezpośrednio. O właśnie, no, trzeba się zalogować. Dobrze, to powinien być ten link. I wklejamy ten kod, żeby dołączyć do tej utworzonej przeze mnie klasy. Jeszcze raz wrzucę ten kod. Zobaczcie, że jestem też gdzieś i uczniem, i trenerem. Zobaczymy, czy dodajecie się tam. Teraz zobaczymy, ile mamy osób w klasie. No, na razie zero uczniów. A nie, to nie tu, Edu Moc. Gdzie jest nasz nut? Zjechał na sam koniec. O, jest, jeden uczeń.
Wow. Właśnie, mamy hasło. No, kto tam się jeszcze dodał? Śmiało, śmiało. Jak jakieś problemy, to piszcie. Śmiało. O, mamy dwójkę już. Aktualizuję. Mamy. O, ochrona danych osobowych. Dobrze. Dobrze. Jeszcze raz powtórzę, jak dołączyć do klasy. Jak jesteście zalogowani, w prawym górnym rogu klikacie tam, gdzie jest wasze imię. Tak, widać prawy górny róg, bo nas jest tutaj więcej troszkę na czacie, a na razie trzy osoby. Wchodzimy w swój profil. Okay. I w profilu jest karta trenerzy. I tutaj trzeba w to miejsce, żeby chcemy dołączyć do klasy, trzeba wkleić kod, który jest na czacie. Ten, który zaczyna się na Y, kończy się na X. Kopiować, wkleić bądź przepisać. I dołączyć do klasy. Się mogę dołączyć do swojej klasy. Tego jeszcze nigdy nie próbowałem, ale przecież niczego nie popsuję. Teraz coś popsuję. Wow, dołączyłem do swojej klasy. Akceptuję siebie. To będzie ciekawe. Będę na jednym koncie i nauczycielem, i uczniem. Tak to jeszcze tego nigdy nie robiłem. Ciekawe, co popsułem. Śmiało. Zobaczmy, czy mamy. Ja w tej chwili przyszedłem na główną stronę, ale zaraz jeszcze przejdziemy. Tak, zobaczcie, pani nie ma mocy. Za chwilę będziemy o nim mówili. Przejdę na pulpit trenerski. Nic nie pisze na czacie, nie ma kłopotów. Tych klas tutaj mam. Jak to ułożyło? Okay. Na razie trójka uczniów. Ale o, jest kolejny nowy. Dobra, super. Szybciutko kliknę spis. A sam dołączyłem, bo ktoś zniknął. I będzie nas więcej? Halo, halo. Jak są jakieś problemy, śmiało, możecie pisać. Aha. Ale zalogowana jesteś, Ewa. Tak, Hanna? No to okej. Okay. Ten kod jest tutaj. Co z nim robimy? W prawym górnym rogu widzisz swoje imię, tak jak się zalogowałaś, tak jak wpisałaś, powinno być, no mam imię, swoje imię, nazwisko, powinieneś widzieć, na kchanie. Dać. Się przełączyć, pewnie macie dwie karty otwarte w przeglądarce.
wchodzimy w swój profil, klikamy na tym swoim imieniu, wybieramy profil. Jak już wejdziemy w swój profil, w prawym górnym rogu pojawia mi się karta trenerzy. Odpiszemy. Po kliknięciu tej karty linku trenerzy jest opcja dołącz do klasy. I ten kod wklejamy tutaj, klikamy dołącz do klasy. Też jakiś problem. Albo korzystacie bezpośrednio z tego linku, który jest ciut wyżej, kanacademy.org przez coaches. Tak. Ok. To sprawdzę teraz, czy jesteś dobra, Ewa. Internet się rwie. No, to są roki internetu właśnie. Dobra, przejdę do naszej klasy. Jest. Już mamy piątkę, dobra. Momencik. Mamy dwójkę nowych. No zobaczmy. Jest Ewa, jesteś Ewa, dobrze. Ja też jestem. OK, na razie tu ochrona danych osobowych, więc tak sobie poprzewijamy. OK. I teraz w sumie, co my tam mamy za zadania? Tak, tu widzę sobie postępy, ale na razie jeszcze postępach nie mam mowy. OK, wiele przedmiotów. No dobrze, ale powinny być zadania. Dobra, czy wam się udało? Pozostałem. Na razie jest piątka. 27 osób, więc UHH. Nie wiem, czy ktoś jeszcze próbuje. Chciałbym pokazać, jak to wygląda. Chyba, że zrobimy krótką przerwę, bo już tam godzinkę tutaj prawie gadamy. Działamy i ktoś jeszcze popróbuje podłączyć się, a ja pokażę, czy Iwona jest. Okay. Iwona G, tak? To jesteś. Trzeba będzie chyba zamazać potem to wszystko. Jeżeli ona jest. Słuchajcie, kochani, nie wiem ile. Krótka, mała przerwa. 10 czy 15 minut. Złapać oddech. I tu już pies podkopuje trochę. Jest głodny. A kto jeszcze się nie zalogował, będzie miał szansę się zalogować. Na razie. Tak, Iwona jesteś. O, czyli bez przerwy robimy, tak? Jedziemy dalej. Halo, halo, jest jakiś odzew?
Jest odzew. To napiszcie coś, bo ja tak nie wiem, nie słyszę was, nie widzę, więc jedyny z wami kontakt to jest ten czat. Bez przerwy, okej. Okay. No dobrze, to teraz jak powinniście widzieć takie zadanie? Po zalogowaniu się powinniście zobaczyć zadanie. A jak nie widać tego zadania, ale moim zdaniem powinien być widoczny od razu zadanie, które wam tutaj przypisałem w całej klasie. Czy tak było? Początek matematyki, liczenie. Teraz przyjrzyjmy się, jak wyglądają takie kursy. Okay, zwykłe kursy dzielą się na takie właśnie aktywność typu filmik, jakaś aktywność, quiz, zadanie. Okay. Zobaczmy, jak wyglądają filmiki. Uwagę, tłumaczone jest wszystko pokazywane, żeby sprawdzić sobie odpowiedź. Jeżeli nie jesteśmy, nie mamy pewności, możemy poprosić o wskazówkę, a nawet kilka wskazówek. A jeżeli nie bardzo nam idzie, od razu mamy podpowiedź. Tak, co mamy, jaki filmik obejrzeć, gdy coś działa, coś robimy nie tak, czegoś nie rozumiemy. To też całkiem fajnie działa na tablicach. Okay. I musimy przy takich quizach zdobyć 5 odpowiedzi pod rząd, dobrze, żeby wszystko tam, żeby przejść dalej. Okay. No dobrze, teraz zobaczmy. Tu liczymy wiewiórki i konie. Tu są też komentarze. O, już się pojawiają w języku polskim. Możemy też się przełączyć na wersję angielską. Tam tych komentarzy, dyskusji jest dużo więcej. No to. Tak, po takim króciutkim filmiku, który pokazywał nam, jak mamy tutaj działać, mamy pierwsze zadanie. Liczenie z moimi liczbami. Umieść trzy wieloryby w pudełku. Ok. No i na przykład nie czuję się jakoś specjalnie tutaj pewien tego. Muszę rozwiązać aż 7 zadań. No ale ok. Nie wiem, co zrobić. Nie wiem, czy jest dobrze. Ok. Chcę wskazówkę. Tak. Tu mam filmik, a tu mogę poprosić o wskazówkę. Zobaczcie, klik. O, 1, 2, 3, przyciągnij rybę. No dobra, mam wskazówkę, no ale jeszcze nie za bardzo rozumiem, co miałbym tu zrobić, więc mogę sobie kliknąć filmik. Chwilę, niech się załaduje. Znowu mi się pojawi filmik, który mi tłumaczy. Co i jak po kolei mam zrobić. To znamy film, więc nie będę go puszczał. Zauważcie, że tutaj nasz uczeń, tak, nie zostaje bez pomocy. Więc ja spróbuję jeszcze raz. Sprawdzam. Ciach. Super. Następne pytanie. 10 bananów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem. Co by było, gdybym zrobił źle? Znowu. Mogę poprosić o pomoc. Mogę ominąć, jeżeli nie mam pewności. No ale dobra, spróbujemy jeszcze jedną. Jest, dobrze. Następny. 7. Raz, dwa, trzy. Okej, tak szybko przejdziemy. Widać, robicie swoje zadania. Czy oglądacie, co ja robię?
Myszki, sześć myszek. Teraz zobaczmy, co się zdarzy dalej. Następne pytanie. Trzy, cztery, pięć, robota. Jeśli zalogujesz, Ewa, to w prawym górnym rogu powinnaś mieć swoje imię, nazwisko. I tam w powiadomieniach powinno być, że jest zadanie też dla ciebie, bo masz przypisane to zadanie. Weź sprawdź, tak? Dobra. Prawy górny róg, tam gdzie jest twoje imię. Jesteś w klasie, także powinnaś to zadanie dostać. Albo jeszcze raz się odświeżyć całą stronę z kchanem. To zadanie od razu po zalogowaniu powinno być widać. Jeżeli nie ma, w prawym górnym rogu gdzieś powinno być powiadomienie, że twój trener przypisał ci takie zadanie. Albo podobny komunikat. No i zobaczcie, mamy pierwsze zadanie zrobione. Jedziemy sobie dalej. Kolejny filmik, który nam tłumaczy. Sprawdzę sobie, czy są jakieś aktywności. Okej, mamy. Widzimy, Sławek coś zrobił. Okej, powiększymy trochę, żeby to. Dobrze. Tak było widać. Ktoś już coś robi. Widzimy, że Iwona działa. Nasi pozostali uczniowie chyba nie bardzo. Widzimy też, że są poza godzinami szkolnymi. Mamy, kiedy to zadanie było robione, ile czasu poświęciłem, co zrobiłem. Te aktywności, no za ostatnie 7 dni mogę brać, tylko dzisiaj określony tak czas. Mam wiele przedmiotów. No dobra, moment to jeszcze, ale ty byłaś tutaj, więc ciekawe. Myśmy zrobili naucz się liczenia. To i to, to też zadam jeszcze raz. Wszyscy uczniowie zadaj. Teraz moment, jeszcze raz klikam to zadawanie. Powinno być widoczne już dla ciebie. Jeszcze raz zadałem nowe. Są teraz dostępne. Jak klikniesz u góry w tym profilu powiadomieniach, czy są informacje o zadaniach do wykonania? Powiadomieniach. 50 nowych prac domowych. Coś takiego. Ja jestem w takiej dziwnej formie, bo jestem i nauczycielem, i jednocześnie uczniem w tej samej klasie.
Jakbyś mogła tam napisać, tak? Czy jest? Klikasz u góry, powiadomienia wchodzisz i powinny być nowe zadania. Tak siebie zapisałem. Dziwnie to wygląda na zadanie, ale powinniście mieć coś takiego. Sprawdźcie, proszę. I dajcie znać. Jak mi nie napiszecie, to ja nie wiem, czy wam działa, czy nie. Znowu nie chcę tak pokazywać po aktywności. Zobaczmy. O, Iwonie tu urosło. Dobra, ja też trochę mam. No ale bo coś działasz. Także zrobiłaś już coś. Zobacz, to twoje jest. Już by tam mieli liczenie małymi liczbami. Okej. O, my nie mamy tutaj problemów. Tak, macie tutaj coś też. No ja też popełniłem jakieś błędy. Tak. Specjalnie jeszcze. Klikamy sobie. Dobra, to się jakoś potem powycina z filmu te nasze nazwiska i dane. Także mogę wyjść tylko te osoby, które no, aż nie jest tak źle, dobra. Nie ma trudności. Zobaczcie, no a kto jeszcze tam robił dalej? No przedszkole to chyba nie. No to sobie wybrać według uczniów. Okej. No na razie to dużo nas tutaj nie ma. Ale te wszystkie aktywności powinny być widoczne. Jest Iza, działa, Ewa. Mariany to nie widzę nic, nie załapało. Nas jest. Dobra. Piątka. Na ten temat mogę to potem zmienić, ale to myślę, że na razie to byłby ok. Być może, no. Na Androidzie będzie jakby no trudniej troszkę działać na Kanie. Co prawda na tablety jest aplikacja Kana, ale tam wszystko jest jeszcze jak na razie po angielsku. Niedługo ma być nowa aplikacja, która będzie działała też na tabletach. Ale mimo wszystko dużo lepiej działa się jak na razie na komputerze i w normalnej przeglądarce komputerowej. Dobra. Jak widzicie, ja tam mam poprzypisywane głównie jakieś programowanie, zadania informatyczne albo różne przedmioty, zależy jaka grupa. Okej, gdzie jesteśmy? No wciąż jest nas piątka tylko. Też zadałem wiele przedmiotów. Dobrze, no to może tak. Co jest jeszcze oprócz tego? Nie wiem, czy działacie te zadania? Jeśli, bo tak, no bo to jest fajne dla nauczyciela, który widzi postępy, może pomagać swoim uczniom, ale nie musicie mieć nawet konta, żeby działać, bo wystarczy wejść adres, ja teraz wezmę w nowym oknie, pochwalimy sobie kana, jak to wygląda w ogóle bez konta. Po prostu szukacie sobie danego przedmiotu. Na przykład podstawy algebry nas interesują. Wchodzę bez logowania, bez niczego. No i na przykład, zobaczcie, jak wygląda platforma Khana, gdy nie jesteśmy zalogowani. Zobaczcie, czym jest oś? Jak wyglądają zadania? Gdzie jest wprowadzenie, które minąłem w tej chwili? Przesuń kropkę do minus 4. Ach, sprawdzam. Ok, minus 8. Sprawdź.
Prawda. Jest okej. A, sprawdziłem, dobra. Po co nam ich bujemy? Tłumaczę, tak wyglądają zadania. Jakbyśmy potrzebowali gdzieś prowadzić chociażby na tablicy. Tak, możemy też jeszcze czegoś nie wiemy. Okej. Dawanie ich bujemy. Sprawdźmy swoją wiedzę. Na przykład zrobię źle. Okej, jeden. Może jakaś pomoc. Patrzę, jak wygląda pomoc. Zero. Okej. Ponownie. Tak wygląda. Mają zadania z matematyki, które są nawet aż do różniczek, do całek. To jest matematyka dla zabawy. Oczywiście już na różnych poziomach. Świetne zagadki, łamigłówki. Na przykład. Patrzcie, łamigłówka, kłamca i prawdomówny. Zobaczcie sobie ten filmik. Będzie u Was widoczny. Kłamca i prawdomówny. Albo wybierzcie sobie coś innego, jak uratować ludzkość. Zobaczcie, tak, to tam króciutkie filmiki są zadania. Żadnego odzewu od Was. Okej, dobra, no to ja sobie sprawdzę. Okej, to zadania przyszły powiadomienia. Dobra. Powiadomo i zajrzę, czy nam coś tutaj działamy. Okej, przewinę sobie. Okej. No, Iwona to pięknie nam poszła do góry, uprzedziła. Proszę, 14 filmy, umiejętności, policzyłaś, widzę sobie, tak? Tak na szybko, takie podsumowanie. Także co porobiłaś? Reguły jeszcze nie będziemy wchodzili. Okej. To zobaczcie sobie te łamigłówki. Zobaczcie, w razie czego możecie sobie przeszukać. Jest tego tutaj całe mnóstwo na różne tematy. Ale ja bym chciał polecić jeszcze, by sobie spojrzeli coś, co się nazywa Pixar w pigułce. Pixar to wytwórnia filmów animowanych. I razem z Khanem stworzono taki fajny kurs, który pokazuje Pixar w pudełku w sumie, jak się tworzy filmy animowane. Klik. To jest bardzo fajna rzecz. Z Pixara jest na poziomach. Patrzcie sobie. Wiem, że teraz tworzą nowy kurs. Razem z Pixarem. To wszystko pokazane, jak wygląda cała wytwórnia. To jest fajne. Na tych filmach doskonale widać, że
filmy animowane, komputerowe, zaczyna się je tworzyć na kartce papieru przy pomocy rzeźb, obserwacji natury, a komputery dopiero wchodzą później. I to jest też fajne, że dzieciaki widzą coś takiego, że nie tylko komputer się liczy, ale że też muszą potrafić tak robić najprostsze rzeczy przy pomocy zwykłych narzędzi, najprostszych narzędzi. Także zobaczcie sobie tego kanału. Mamy teraz 15 po. Ja zrobię to naprawdę 15 minut przerwy, żebyście sobie to zobaczyli. I za 15 minut wrócimy i tak jeszcze pokażę parę innych rzeczy. I potem przejdziemy jeszcze na drugą fajną platformę, której pokażę też, jak wykorzystać konto nauczycielskie. Okay? Także do pół, do 18:30 taka przerwa w moim wydaniu. Zaraz wracam.
No, halo, halo. Kawy porobione? Problem z połączeniem. Uch, kurczę, no. LTE burza, no to może być kłopot. O, jestem, tak. Jestem. Nawet chyba nie sam, chyba trochę widać kawałek. Tu czekajcie, to odwrotnie muszę tu pokazać, nie? Nie ten palec, o rany, tu. Takie coś leży tam, o. Kawałek futra. Nie wiem, czy widać. Takie czarne. Okay. Jak tam? Sprawdźmy, czy coś ktoś porobił. Jakieś zadania. Może wam przypiszę to zadanie, żeby zrobić Pixara. Okej, okay, patrz, jestem w tym kursie i mogę przypisać wam, polecić to zadanie. Teraz widzicie, jako że jestem jeszcze uczniem od razu, to od razu wyskoczył mi komunikat, tak, że mam robić to zadanie. Poznać Roba Jensena. Czy to, co w tej chwili jako nauczyciel oglądam, mogę polecić sobie innym? Widzę, że tutaj no, w 1-3 to nie będziecie specjalnie polecać dzieciakom, tylko może wybranym, ale możecie wykorzystać to sobie na lekcjach, na tablicach interaktywnych, jako zbiór zadań także. Jest tego tutaj do koloru do wyboru, a jak jeszcze dodatkowo macie kogoś albo swoje dzieciaki, albo uczycie też w klasach starszych, no pewnie nie, ale tak samo koleżankom, kolegom podpowiedzieć, żeby można wykorzystać całą tę platformę do nauki. A jest tego troszkę. Okay. I można monitorować, jako nauczyciel, monitorować postępy swoich uczniów. Szybko, trochę przepraszam. Zaraz wrócę. I już jestem z powrotem. Dobra. To co, sprawdzimy, czy jakieś postępy. Mamy jeszcze jedno powiadomienie, a to dostałem. Dobrze, sprawdzamy. Wchodzę sobie. Powiadomienia. Okej. Sprawdźmy sobie, gdzie jesteśmy, gdzie jest nasza klasa. Tu. Ale to nie to, o rany. Ale. Dawno i troszkę się u nas niebo oczyściło. Dobra. Jak z postępami? Zobaczcie, na razie tam będzie szczegóły. Jej, Iza nam dotarła. Okej, okay, super. Iza działała 23 minuty, proszę. I Pixar w pudełku, i policzyła. Okej, okay, zobacz. Tak, szybciutko. Widzimy. Oczywiście tam już nie będę teraz wchodził, żeby tam waszych nazwisk do końca nie było widać w szczegóły. No, ale działamy. Możemy obserwować, możemy pomagać, tak, sprawdzać sobie postępy według umiejętności. Jeżeli ktoś wykonywał te zadania, widzę, że kilka osób to wykonywało. No, to co już było raz widać. Niektórzy mają przećwiczone, niektórzy nieskończone, albo nie do końca. Są pierwsze poziomy, czy opanowane, czy nie. Możemy to sobie pobrać do pliku tekstowego, otworzyć na przykład w arkuszu, no, ale nie wiem, czy to o to tutaj aż do końca chodzi, o taką pełną kontrolę. Tak. Także zobaczmy sobie jeszcze raz. Cała ta umiejętność w nowej karcie otworzyła się mi tutaj. Ok, i mogę sobie sprawdzić, jak to wszystko wyglądało, jak te zadania wyglądają. Okay. Fajna sprawa, jeśli chodzi o to, żeby dzieciaki mogły spokojnie używać sobie tego na tablicy. Macie narzędzia. Sobie tutaj rysować, cudować. No, fajna sprawa. Czy jak tam z Khanem? Czy jakieś pytania o Khana? Bo chciałbym do drugiej troszkę też platformy przejść. Też fajnej, którą pewnie znacie, ale też chcę pokazać ją z poziomu widzenia jakby nauczyciela, konta nauczyciela. Halo, czy jestem kto jeszcze? Przyjęcie kolację.
Kisia się zrobiła. Bo jeszcze będzie ostatnia godzinka. To już będą na tylko jakieś pytania, problemy. Będę pomagał. Tak patrzę na ten czat i tam taka cisza zapadła. Futro się rusza i zaraz jest już górny. To futro, to nie to futro. Ćwiczeniami. Ale z wykonaniem, czy się nie otwierają po prostu. Bo teraz to może właśnie mówimy tak, że ja teraz pokażę drugą i potem właściwie będą tylko same pytania, dobra? I będziemy sobie wtedy już indywidualnie rozgryzać, o co chodzi. Okej, dobra. No to tak się zastanawiam, ale podejrzewam, że drugą platformę to wam trenerzy pokazali albo już znacie ją. Jedna z moich ulubionych, bardzo się rozwijają tych code.org. Znacie pewnie to. Znacie, nie znacie? Dobrze. Co tu mamy? No właśnie kodowanie, myślenie algorytmiczne, czy myślenie, jak to mówią, to niektórzy komputacyjne. Okej. I co my tu mamy? Mamy też jakby podział troszkę na nauczycieli i na uczniów. Ja też znowu będę Was zachęcał do zalogowania się jako nauczyciele. Ja już konto mam. Nowodworek, tak? W takiej szkole pracuję w Tucholi, w Nowodworku. Podobnie, jeżeli jeszcze nie macie konta, logujecie się przez konto Google'a, przez Facebooka bądź konto Microsoftu. A jeżeli jeszcze nie macie w ogóle nic takiego, to możecie po prostu założyć zwyczajne konta, byle przy wybieraniu, wybrać, przy zakładaniu, wybrać odpowiedni typ konta, że jesteście nauczycielem. I wypisać sobie e-mail, hasło, wybrać sobie kraj. Tutaj nie musicie się zgodzić na to. Teraz tak, to jest też taka uwaga, tak jak w Stanach, że wszystko to, co jest tutaj, to znajduje się w Stanach Zjednoczonych. Okay. I to jest taki malutki kłopot, ale sobie go tam rozwiążemy, jeśli chodzi o dzieci, bo my spokojnie możemy sobie to konto tutaj założyć. Tak, byle jako nauczyciele. Okay. Oczywiście nie ma takiego przymusu, ale to konto nauczycielskie ułatwia nam sporo spraw. Okay. Także śmiało wchodzimy na code.org. W prawym górnym rogu klikamy zaloguj się. I śmiało zakładamy sobie konto. Jeżeli jeszcze nie macie, oczywiście konto. Jeżeli już macie, to sprawdźcie, wejdźcie w ustawienia, czy na pewno to wasze konto jest kontem nauczycielskim. Okay? Zakładamy konto. Link do założenia konta też wrzucę. Kilka rzeczy tylko wypisać, śmiało. Zobaczcie to konto, a poszedł. Jak tam? Działamy? Napiszcie chociaż okej, tak. Jest, dzięki.
X kątem. Kłopot. Już się zaloguję. Już posuwać sobie. Jak się zalogujecie jako nauczyciel, to będziemy też startować. Czegoś, co się nazywa sekcje. W sumie mogą to się nazywać klasy. Jak tam? Gotowi do akcji? Teraz nam wyjdzie coś z internetem. Ok. Jak nas właśnie, te internety. Bez internetu ani rusz. Outdoorki jest o tyle fajne, że to jest już typowo też można właśnie dla dzieciaków podkodowanie. Też fajna sprawa, jeśli chodzi o wykorzystanie się na tablicach interaktywnych. No dobra. To może ja pokażę, jak wygląda zakładanie klasy i tu może pokażę też, jak założyć konta uczniom. Dobra? Żeby uczniowie mogli się zalogować, żebyśmy mogli śledzić ich postępy. Także im pomagać. No bo wejście na samą platformę bez konta też można, ale gdy mamy konto, możemy działać także i w szkole, i troszkę i poza szkołą i widzieć, co dzieciaki tam robią. Na razie skonfiguruję klasę. Ja pokażę, jak klasę. Ja zrobię klasę, dobra? Zrobię klasę i pokazać, jak. Ważne, żebyście mieli to swoje konta. I teraz patrzcie, ja już jestem zalogowany. Widzę w prawym górnym rogu, witaj nam na Wodworek. Dodamy nową sekcję. I teraz, co my tutaj mamy? Okay. Hania coś tam jeszcze pisze. Na razie popatrzcie. Okej, okay, super, fajnie. Jak będziemy zakładać sekcje, w jaki sposób będziemy dodawać, musimy określić, w jaki sposób będziemy dodawać swoich uczniów. Loginy obrazkowe i to jest takich najmłodszych, a wy pewnie takich macie, prawda? Potem loginy już słowne dla ciut starszych, no i tam dla tych powyżej 13 roku życia 13, bo w Stanach są takie wymogi właśnie od 13 roku życia, że mogą sami zakładać swoje konta na różnych portalach, poniżej muszą mieć zgody rodziców. A my założymy takie troszkę anonimowe konta na loginach obrazkowych dla maluchów. Użyjemy loginów obrazkowych. Klik. I teraz tak, no nazwiemy to sobie też tutaj na przykład NUTS 55, taka NUTS, NUTS oczywiście. Ok. Poziom, oczywiście wybrany poziom kadr, jak w Stanach Zjednoczonych, to już tam obiekty sobie wybierzemy. Wybierzmy, że jakiś tam inny mieszany. Ok, teraz tutaj co przypisujemy? No i trzeba wiedzieć, jaki kurs chcemy przypisać klasie. I ja wybiorę taki kurs, tych jest troszkę, warto przejrzeć sobie je wcześniej, że to tak brzmi dosyć skomplikowanie. Międzynarodowe podstawy informatyki. Ale wybiorę kurs pierwszy. Też ja ten kurs znam. I wiem, że on jest dla takich właśnie małych dzieciaków, które nawet jeszcze niekoniecznie potrafią czytać. Okay. Możemy włączyć tak dodatki, dodatkowe wyzwania jakieś kreatywne i programowanie w parach, że dzieciaki mogą sobie tam, jak będą na komputerach gdzieś to robiły, czy na tabletach, bo to też działa na tabletach, spokojnie jakby działać w parach, ale to na razie o tym wystarczy. No okej. Okay. Pojawiła się nowa sekcja. Teraz co trzeba zrobić? Musimy dodać sobie uczniów.
Mamy też kod do logowania. Można logować się przez kod, podobnie jak na Khan Academy. Ale na razie ja dodam uczniów ręcznie. Pojawiło się nowe okienko. I teraz co? Od razu dodam wielu uczniów. Czyli tutaj klikam ten przycisk, było widać. Dobra. I teraz patrzcie, podajcie imiona swoich uczniów. OK, kogo my tam mamy? Dobrze, czyli mogę tak zrobić. Podpisuję, tak jak tu jesteście. Może być tak. Kto tam jeszcze chce mieć konto tutaj u mnie, w mojej klasie? Hanna? Okej. Nie wiem, Alicja? Jeszcze ktoś? Napiszcie, to założę wam zaraz konto. Możemy te konta założyć same imiona, możemy je tam, na przykład jak mamy jakieś stanowiska, jakieś komputerowe, idziemy na komputery, ponazywać tak jak stanowisko 1, 2, 3, 4. Piszcie na czacie, kto by chciał jeszcze konto w mojej klasie. Ona. Tutaj jeszcze. Zobaczymy, czy się poprawiło z internetem. Kto tam jeszcze? Małgorzata. Zobaczmy. Się na przykład. Co tam jeszcze było? Zobaczymy. Ostatnio na czacie chociaż. Jeszcze ktoś? No dobra, na razie zobaczymy. Na razie wystarczy. Wykonane. I teraz tak. Teoretycznie mogę podać wiek, podać płeć i ten sekret. Sekret to jest właśnie ten taki tajny obrazek, który każde konto będzie miało przypisane. Ale po prostu klikam na razie, zapisz wszystko. Zobaczcie. Udało się. Mam sześciu uczniów w mojej sekcji. I każdy z tych uczniów ma swój obrazek. I ja tak te obrazki można wydrukować i rozdać takie karty uczniom. Patrzcie, klik tutaj. Tak. Drukujemy takie kartki. Każdy ma swoje gdzieś tam imię i ma swój obrazek. Wycinamy, mogą sobie wkleić do zeszytu, gdzieś, prawda, tam włożyć do tornistra, plecaka. Tornistry się nosi jeszcze w szkołach. Okay. Każdy ma jakiś swój obrazek. I teraz bardzo was proszę, żebyście swój obrazek zapamiętały. Okay. Co kto ma? Bo zaraz będziemy się logować. Teraz jak się zalogować? Otóż tutaj jest wszystko pisane. Odwiedź tak i taką stronę. Czyli ja wam to zaraz wkleję. Trzeba podać taki kod. To klikniecie. Się pojawić coś takiego i wklejacie ten kod w sekcję, albo przypisujecie też wielkimi literami. A, no nie mogę się przełączyć do własnej sekcji oczywiście, no ale wy powinniście móc zalogować się do tej sekcji. Ale jak ja to sobie zrobię, tak, na przykład anonimowo spróbujemy się zalogować. U was to powinno wyglądać tak. O, tak, bo jesteście już tutaj, się logujecie po prostu. Na swoich kontach jesteście zalogowani, więc widać. Okej, dobra, no to wybieramy sobie swoje imię, tak? I teraz, bo jak wybierzecie swoje imię, na przykład, to trzeba teraz
wybrać swój prawidłowy, tajny obrazek. Więc ja wam jeszcze raz pokażę te wasze obrazki, dobra? Powinno to wyświetlić mi się. Okej, popatrzcie. Tak, Ewa B ma taki. Jeska taki. Śmiało, trzeba wybrać ten obrazek z listy. Joanna ma na przykład pirata. Okej, ona ma takiego zombie. A Małgosia ma wymawę jednorożca. Alicja ma pieska. Ania M ma wiewiórkę. Ewa B jest dwa razy. Okej, smok albo pingwin. A mam wyskoczy na pewno pytanie o wiek, więc to możecie sobie wpisać. Odpowiedni, płeć nie musicie podawać, wybrać, że nie chcecie podawać. Tak, zgodzić się na to, że jesteście w Stanach. Przeklikajcie spokojnie przez ten formularz. Nie wiem, czy Alicja jest tutaj? Może ja jako Alicja się zaloguję, pokażę, jak to wygląda, tak? Wybieram Alicję. Alicja miała pieska. Okay. Klik. Na razie bez partnera, bez ćwiczeń w parach. Zaloguj się. No i podaję swój wiek. Aha, tu się zgadzamy. Wiek, wiadomo, że jestem 21 plus. I dalej. I powinienem od razu przejść do kursu pierwszego. Gdzie widać zadanie. Tak, do takiego momentu. Dajcie znać, czy jesteście, czy są jakieś kłopoty. Okej. Jeszcze raz wam włączę te wasze obrazki. Jak coś nie tego, coś nie działa, to piszcie. Razy to samo. Okej. No i teraz tak, wprowadziłaś kod. Okej. Dobrze. To teraz powinnaś widzieć takie imiona. Tak. O, Alicja też jest. Dobra, ja się zalogowałem jako Alicja. Okej. Ale spoko. Wybierasz imię i do tego swojego konta. A Ewa, możesz na przykład wybrać pingwinka. Klikasz zaloguj się. OK. Jak nie ma imion. No przed chwilą pokazywałem, dobra. Było widać. Moment, moment. Ale to jest to, nie to. Czekajcie, to jest to jeszcze raz. Dobra, to ja się to Alicjowy tu się wyloguję. Alicja się może zalogować. Wpisujemy taki adres. Code.com łamane przez join. I takie coś nam powinno wyskoczyć. I wprowadzamy ten kod. Ten adres, który tam jest ostatni, który podałem. Code.org łamane przez join. I powinno się pojawić teraz takie proste okienko, no bo to w sumie niewiele jest, tylko wprowadź kod. Takie okno, ok? O, coś ostro stracę. Ok. I teraz wpisujemy to GGJLFG, tak jak tutaj, ten kod, wielkimi literami.
jest. Po kliknięciu go powinny się pojawić konta, które zakładałem. Siebaczyska to chyba... Okej, Ewa, no dobra, tak zakładałem takie konto? Chyba nie. Pojawiło się pewnie od tego, bo jesteście zalogowane na tych swoich kontach i widać wasze imiona. Okej, no ale to spokojnie. I teraz każda z was wybiera swoje imię. Jak klikniecie na przykład swoje imię, jak kliknę przykładowo, nie wiem, teraz Małgosia, okej? Klik. Każda z was oczywiście swoje. I teraz trzeba wybrać odpowiedni obrazek, który jest przypisany do waszego konta. Tak, te obrazki można na przykład rozdać wcześniej dzieciom. Wy teraz jesteście moimi dziećmi. Okej, ja to mam tutaj. Takie coś można wcześniej wydrukować. Macie się takie rzeczy, jest pokazane, są też na YouTube, jak to po kolei robić. Wszystko, wystarczy się na YouTube wpisać kodor, konto nauczyciela. Okej. I teraz Ewa B, jak klikniesz Ewa B, klikasz mi pingwinka. Ania M. Ciach, ty wiłe, Iwona jest jeszcze. Iwona ma zombie. Okay. I tak dalej. Małgosia ma jednorosca. Ja teraz klikam tutaj na koncie Małgosi. Czekajcie, to jeszcze zamyk. Czyli skoro kliknąłem Małgosię, to muszę wybrać, znaleźć swój kolejny obrazek. Oczywiście nie pokazuję tego nikomu. Mam jednorożca. Klik. Klikam, zaloguj się. OK. Macie swoje obrazki. Klikamy, zaloguj się. I tu wyskoczą komunikaty. Trzeba podać swój wiek, ale przede wszystkim trzeba się zgodzić na to, że te nasze dane, nasze imiona pójdą teraz do Stanów Zjednoczonych. Więc wybieramy sobie tak. Dane, samo nasze imię, to jeszcze nie są tutaj konkretne dane osobowe, więc nie ma problemu. Tak. Następnie musimy to, czego nauczyciel nie zrobił. Określamy swój wiek. OK. Wybierzmy, że jesteśmy 21+. I klikamy dalej. Jeżeli to przeklikam, to od razu uruchomi mi się kurs pierwszy, bo nauczyciel przypisał mi, to przecież ja, tak, taki właśnie kurs. Do takiego momentu powinniście dojść tutaj. Mam, czyli jest OK, tak? Jesteśmy tu w tym kursie pierwszym? Coś jeszcze? Iwona, udało się? Ewa, super, fajnie. Iwona? Ania, Iwona, dajcie znać, jesteście z nami. Okej. Ale też kurs pierwszy wyskoczył? Tak, bo tam też w innym miejscu można dodać ten kod. Super. No to jak wyglądają te kursy? Robiłyście kiedyś te kursy tutaj, jak na przykład kurs pierwszy? Zobaczcie, tak? Bo to teraz tak to normalnie działamy, tak jakbyśmy byli na tej platformie Code.org, tylko że jesteśmy podpięci pod swojego nauczyciela, bo teraz ja jestem jako uczeń, jako Małgosia. OK, zobaczcie. Na początku tak, mamy aktywność unplugged, czyli bez komputera. OK, to jest filmik, który pokazuje, co możemy zrobić. Włączyli się jakieś, zobaczmy, czy są napisy. Dobra. Napisy albańskie mi się włączyły. Fajnie. Oczywiście cudownie, bo nie ma polskich napisów, ale te zadania są dosyć proste. Ciekawe, przetłumacz automatycznie. No zobaczymy, jak on to przetłumaczy na język polski. Czasami to
rozumienie tego tłumaczenia jest dużo. Ja wybrałem polski, czy mi się wydaje? O czymś nie wiem. Jeszcze raz klik. A teraz chyba nie chce mi się przeklikać. Włącz, wyłącz albański. No, klikam, żeby przejść do ustawień, ale ustawienia nie chcą się włączyć. Dobrze, no ale popatrzcie, karty pracy. No, kierunki, kto gdzie ma przyjść. Znajomo to wygląda, prawda? Ustawiamy sobie strzałki według własnego algorytmu, rozwiązujemy zadanie. Jak dojść do owoców? Wszystko. Mamy to. Teraz skąd takie karty pracy? Można tam sobie wydrukować. Teraz która strzałka doprowadzi? Flerwa do skarbu. Klik. Pięknie. Też wam tak dobrze poszło? No na razie takie aktywności. Dobra, ale ja przejdę do następnego. Okej. Który prowadzi do kwiatów. No też wybiorę. Okej. Przejdę do tego, co się dzieje na komputerze. Rozwija się. O, mam zaliczone te dwie aktywności. Jako nauczyciel tam wejdziemy, to można sobie te wydrukować, tak jakby te karty pracy. Są przygotowane. Teraz jestem jako uczeń. Okej, idziecie za mną? Myśmy zrobili kilka tutaj etapów, jak gdyby, okej? Potrzebne nam to będzie. A jak nie, to u góry można sobie tam przewinąć. Pierwszy. Tutaj jakby platforma zaczyna nas uczyć, jak to działa. Dzieciaki jeszcze nie potrafią czytać. Krok pierwszy. Przeciągnij. Pokazujemy, że ma tylko przeciągnąć w odpowiednie miejsce. I klikamy sobie dalej. To poziom trudności powolutku wzrasta. Musimy widzimy dopasować. Nie można tego lekcji położyć. Jest słonik. Proste, prawda? Głównie tutaj chodzi o to, żeby dzieciaki zrozumiały, w jaki sposób łączymy. No, okej, no teraz zobaczmy, czy to będzie gdzieś tu. Chyba tu można sobie ułożyć mniej więcej. Tak. Idziemy, aż tam pojedziemy sobie dalej. Ten poziom troszkę rośnie, trzeba już przekładać sobie. I uczymy się odłączać. Zawsze z dołu odłączamy klocki. Tak, ten dolny. Tak. Wszystko jest po to. Jeden. Dwa, trzy. No, ten pierwszy taki poziom jest po to tylko, żeby się nauczyć, jak układać te bloczki. Mamy, dobra, i teraz pokażę wam w sumie, jak to już widzi nauczyciel. Tu jesteśmy w tej sekcji. Czekajcie, dobrze. Mamy jeszcze raz, przejdźmy na pulpit. Teraz pokażę, czy nauczyciel widzi te nasze postępy. Okej, siódemka uczniów jest chyba założona. Dobra. Klikam sobie na ten minus. Są sekcje.
Ania jest dobra. Ania jeszcze nie ma konta, ale dobrze, pokażemy. Widzę, że Ewa działa, Małgosia działa. Dobra, działają. Tu ja widzę postęp, kto co robił. Tak, widzimy, jeśli coś jest zielone, na przykład Małgosia, to czyli ja. Widzę, co porobiła dokładnie Małgosia. Tak, zobaczcie, widzę to jako nauczyciel. Mogę też to widzieć, jak to widział uczeń, przeklikując to sobie. Widzę, kto zrobił dobrze, kto zrobił źle. Aniu, to ja ci muszę założyć po prostu konto. Jeszcze raz. Teraz popatrzcie sobie, jak założyć konto. No, mam swoją klasę. Damy logowanie. Zarządzę uczniami w tej klasie. I dodam ucznia pojedyncza, czyli Ania. OK. Ania już określimy, że na pewno ma ten wiek taki. Chyba tak przypuszczam. Na razie nie chcemy podawać. I ten obrazek, tak właśnie dodajemy. OK. I za chwilę. Ania, dobra. Ania, to już obrazek ninja. OK. A i teraz co musisz zrobić? Musisz wejść pod taki adres. OK. Powinno pójść. I tam trzeba będzie podać kod. Kod już był wyżej. Ale jeszcze raz ci go wkleję. Wpisujesz ten kod, żeby dołączyć. Okay. Daj znać, Aniu, czy jest OK, czy tam dajesz radę wejść. Twój obrazek to jest ninja, tak? Czyli klikasz swoje imię. Może jeszcze tak, jeszcze raz wejdę. Na tym drugim oknie. Jak Małgosia. Outlook przez join, czyli dołącz. Wpisujesz kod, klikasz go. W sposób uczniowie wchodzą do klasy, którą przygotował dla nich nauczyciel. Klikasz swoje imię. No i oczywiście twoim tajnym obrazkiem. Ja już byłem na koncie Małgosi. To Małgosia co miała? Miała pieska? Sprawdźmy. No nie mogę sprawdzić, jakiego zwierzaczka miała. Ktoś pamięta? Sprawdźmy sobie. Jako nauczyciel teraz jestem. Proszę pana, proszę pana. Małgosia nie pamięta. OK, sprawdźmy. Gdzie jest Małgosia? Pokaż. A, jednorożec jednak. No dobra. Czyli klikam swoje imię jako Małgosia, wybieram jednorożca i loguję się. OK, popatrzcie. I system już pamięta moje postępy. Widać, że czegoś nie zrobiłem po drodze. Na dole jest legenda. Widzimy, czy coś rozpoczęliśmy, czy ukończyliśmy, czy wysłaliśmy zadanie. Jeżeli ukończyliśmy, mamy zbyt dużo bloczków, ten kolor zielony jest taki jaśniejszy troszkę. To, co robimy, jest w trakcie. To w tej chwili jest oznaczone takim kółeczkiem. I tak, widzimy tu,
jak wejdziemy sobie w jakiś poziom, zobaczcie, to widzimy u góry, że wszystkie wcześniej etapy były ok. Ale na przykład zrobię teraz tak, tak tylko i przejdę sobie do następnego. Widać, że jest niezaliczony. Więc wracam. Tak, oczywiście, Iwona, można działać. Tylko ja, bo tak, no w sumie tak, na Khanie i tutaj nie musicie zakładać żadnych kont. Możecie działać od razu, wchodząc bezpośrednio, a tak samo pokazywać to dzieciakom. Jednak gdy założycie konta, czy dzieciaki mają swoje konta, zobaczcie, cały czas te postępy są zapisane. Później dzieciaki się cieszą, bo jak one te kursy ukończą, dostają na końcu taki fajny certyfikat po angielsku, mogą wpisać swoje imię, mogą nawet go sobie wydrukować i one się z tego bardzo cieszą. Jeżeli mamy te konta, to też możemy jakby troszkę śledzić. No zobaczcie, ja teraz tutaj mam tą otwartą przeglądarkę z kontem uczniowskim. Ja jestem jako Małgosia w tej chwili zalogowany. OK. Ale teraz się przełączę na to konto moje nauczycielskie. Mogę sobie śledzić w tej grupce, jakie są postępy. Tak, na przykład widzę, że Małgosia coś robiła. O, zobaczcie, tak. Mogę sobie kliknąć tutaj, albo sobie rozwinąć te postępy i zobaczyć dokładnie. O, że Małgosia porobiła te etapy, wszystko dobrze, ale tu przeskoczyła o kilka. Nie zrobiła czegoś. Ewa na przykład bardzo ładnie tutaj pojechała. Ma porobione. Także mamy jakby taki monitoring. Co jest ważne, ale to by musiał kurs zmienić. To są trudniejsze kursy już. Tak? To są trochę trudniejsze kursy. To nauczyciel ma podpowiedź, jak rozwiązać dane zadanie. Krystyna, nie za bardzo rozumiem. OK, ale o czym teraz mówimy? Ja pokazuję jak gdyby takie dojście tego jakby do taki jakby no, dostęp do informacji, co moi uczniowie porobili. W jakim są momencie? Tutaj to mogę sobie obserwować. W razie czego mam dostęp do tych informacji z poziomu konta nauczycielskiego. Musiała troszkę sprecyzować, Krystyna, czego nie rozumiesz tutaj, bo... Teraz tak, jeżeli... Okay, dobrze, dobrze, Krystyna. Jeżeli chciałeś tak, bo działamy na platformie Code.org, tak jak przed chwilą Ania się pojawiła i podałem Ani taki adres. Tak? Widzisz to, co jest na czacie wcześniej napisane, ten adres code.org łamany przez join, Krystyna, i taki kod GJFLG, coś takiego. Czy to widzisz? OK, to teraz popatrz. W tej chwili ty jeszcze nie masz konta w mojej klasie, tak? Załóżmy, że jesteś tutaj moją uczennicą, więc teraz potrzebujesz konta. Więc ja jestem zalogowany na platformę Code.org. Zakładaliśmy sobie takie konto nauczycielskie. Otworzyłem taką klasę, sekcję, która nazywa się NUS 55 i przypisałem taką lekcję, kurs pierwszy, taki najprostszy dla dzieciaków, które tam jeszcze nie potrafią czytać. I to jest, jak widzisz, ten kod logowania, czy dane logowania. OK, teraz dodam ciebie jako ucznia do tej klasy, do tej sekcji, dobra? Poczekaj chwilkę, bo jeszcze ciebie tutaj nie ma. Więc ja już wcześniej dodawałem wielu uczniów. OK, a dodam teraz ciebie, Krystyna. OK, no to już określę wiek. Ci nie będziemy. Klikam dodaj. OK, teraz Krystyna. Zapamiętaj tylko swój obrazek, że masz. To w sumie jest, nie wiem, taki jednorożec, smok, tam nie wiem, coś smok jakiś taki chyba, fioletowy, OK? No dobra. I teraz co robisz? Ja już odpalę sobie inną przeglądarkę. Tak, taki fioletowy z zielonym rogiem, OK? Dobra, i teraz jako nauczyciel twój opowiada ci, słuchaj, Krysia, wejdź sobie pod ten adres code.org. A, czekaj, mi się Firefox akurat aktualizuje. Bym mógł tutaj pokazać.
O rany, tak, to zawsze jest. Łączy się, czy się nie łączy? Łączą się. Dobra. Jak sobie otworzę. Ok, czyli wchodzimy na ten adres code.org. Także ty wchodzisz łamane przez join, czyli dołącz po prostu. I jak widzimy, tu tylko podajemy kod, który tutaj podany tam wcześniej, czyli tak, to jest JLFG, tak bodajże. FG. Się podaje dzieciakom. Klikamy go. OK. Tutaj w tej klasie wybierasz swoją nazwę. Krystyna, wybierasz Krystyna i wtedy się pojawiają obrazki. Tak, oczywiście tutaj wszyscy widzą, jaki masz obrazek, ale te obrazki można wydrukować wcześniej, to już pokazywałem. Dzieciakom rozdać, albo niech sobie wkleją do zeszytu, żeby pamiętały, jaki mają obrazek. Mogą się zalogować na swoich kontach. Czyli Krystyna, masz tego dziwaka, klikasz to i to i następnie zaloguj się. I będziesz miała przypisane zadanie, czyli kurs pierwszy, ok? Pójdę tam wykonać pierwsze zadanie. A Iwona, nie chcesz spróbować? Zalogować się też tutaj, bo tak samo jesteś przygotowany w tej kontekście. Zaraz mogę ci powiedzieć, jaki masz tajny obrazek. Wszyscy się dowiedzieli. Iwona. Iwona. Gdzie jest Iwona? Jest Iwona. Iwona, masz takiego zombiaka. I podobnie. Code.org łamane przez join. Wpisujesz kod, klikasz swoje imię, wybierasz zombiaka. OK. Alicja też. Dobra. Alicja ma pieska. Jakby co, pamiętajcie, że możecie wcześniej dzieciakom wydrukować te, tak? Bo tu jest wszystko, jak się zalogować. Poproś uczniów, żeby wejść na ten adres. Wydrukuj te karty, czyli klikam sobie to. I zobaczcie, tu będzie takie przygotowane, że takie kwleciki, że możecie je wyciąć. Dzieciak ma napisane u góry, pod jaki adres ma wejść. Tak? Tu jest bezpośredni, ale to jest czasami za długi do wpisywania. Ten code.org wydaje się prostszy, ten od do wpisania. Wybrać swoje imię. Wszystko muszę usunąć, wiecie co? Wybrać swoje imię i swój tajny obrazek. I takie coś wycinamy i rozdajemy dzieciakom. Od początku. Znaczy, mam pokazać początek, który? Jako nauczyciel? Jak zakładać klasy, czy co? No to już przed chwilą było. Ale mówię, jeszcze będzie czas, żeby odpowiadać takie pytania. Co, ma problem z zalogowaniem? Dobra. Bo jesteś tu w takim miejscu jak ja. Widzisz sekcję. A w tym momencie tutaj no, macie dołączyć do mojej klasy. Tak, o to chodzi. Patrzę trochę w bok, bo patrzę na ten czat z wami. Teraz masz się pana być nie nauczycielem, a na razie uczniem, czyli wchodzisz pod adres code.org łamany przez join. I podajesz ten kod klasowy. Normalnie, czekaj, wpisujesz to. Wybierasz swoje imię, potem które się pojawi i wybierasz swój tajny obrazek. OK.
Jeszcze raz na Firefoxie pokażę. Coś takiego. Wchodzimy pod ten adres. To na to w studio nie patrzyłem, to się tam pojawiło. Code.org łamane przez join. A, nie wskazywałem, przepraszam. Powinno się pojawić coś takiego. Dołączanie do sekcji, OK? I teraz wpisujemy tutaj ten kod, który Wam podałem. GG. To musicie zrobić, żeby dołączyć do mojej klasy, jako moi uczniowie, czy moje uczennice. Klikamy go. No i Iwona, klikasz swoje imię i wybierasz swój tajny obrazek. Dopiero wtedy możesz się zalogować. Pamiętasz swój tajny? Zaraz ci pokażę. Iwona, zaraz sprawdzimy. To kliknąłem. Zarządzę Iwona. To jest zombie. Okay. Czyli jesteś w tym miejscu, klikasz swoje imię i wybierasz sobie zombiaka. Czekamy, gdzie jest zombie. Tak, tu jest zombie. Czyli musisz to kliknąć Iwona, swojego zombiaka i zaloguj się. I wtedy powinien ci wyskoczyć kurs pierwszy. Okay? Daj znać, czy poszło. Jestem sobie śpi, takiemu to dobrze. Okej, ja sobie w tym czasie jeszcze spojrzę. Przepraszam, jak wam idą postępy tutaj wasze klasowe. O, ktoś jeszcze dołączył. Proszę bardzo. I działamy. Widzimy. Jest OK. Kto zaczął, a kto nie? Jakby coś jeszcze podpowiadać, to mówcie, czekajcie, tego kochane wyłączę, dobra? No, jeszcze raz pokażę, założę sobie dla siebie konto, ok? Nazwę siebie tam sławę, po prostu zakładam kolejnego ucznia w tej sekcji. Jeśli nie chcemy, ciach, dodaję. Sławek ma jakiegoś tu matko czerwony z zielonymi rogami. Dobra. I pokażę, co widzi uczeń. Jeszcze raz powolutku. Chodzimy sobie tak po kolei. Code.org łamane przez join. Wpisujemy kod w sekcji. Podany. Klikamy go. I teraz klikam swoje imię jako uczeń i szukam mojego tajnego obrazka. Klik. I klikam zaloguj się. Teraz jako uczeń powinienem zobaczyć kurs pierwszy. Aha, tu jeszcze się muszę zgodzić. Tak, że to jest w Stanach. Jestem w moim kursie. Tu mam zadane. Zadania do wykonania. Pierwsze są bez komputera. Nauczyciel będzie mógł to nam wydrukować, przygotować, ale załóżmy od trzeciego etapu. Tutaj są jakby trzy poziomy do działań tylko na komputerze. No, pierwsze już robiliśmy tak, jak gdyby z komputerem. Więc zobaczmy sobie labirynt, wybiorę sobie czwarty.
Tylko z reguły starajmy się, żeby dzieciaki robiły to po kolei, bo tutaj ten poziom trudności rośnie. Z reguły zawsze na początku jakichś trudniejszych spraw są filmiki, w których pokazane jest, co i jak zrobić. Tak, zobaczcie. Ćwiczenie dzieje na ekranie. Okay, no to spróbujmy wykonać zadanie. Zobaczymy, tak się zobaczcie. Są polecenia u góry, nie na zachód. Teraz to kierunek taki, zachodni. No to zachód, zawsze to był kierunek, który to jest lewa ręka, nie? Okej, okay, teraz popatrzmy. Mamy takie bloczki, pewnie Scratch Junior, Scratch, wszystko to jest prawdopodobne do siebie. Teraz ptak ma dopaść prosiaka. Czyli po uruchomieniu, w którą stronę ma pójść? No, w lewo. Dokładam. Ile bloczków mogę wykorzystać? Maksymalnie 3. W tej chwili mam tylko dwa wykorzystane. No, spróbuję uruchomić. Nie udało się, nie dotarłem. Zrobiłem tylko jeden krok. Oduj dalej. Czyli resetuję i dokładam jeszcze jeden bloczek. Klikam sobie dalej. Świetnie działa na tablicy multimedialnej. Dzieciaki tam szaleją. No, idziemy, tylko że teraz musimy pójść na wschód. Czyli od razu widać, że w sumie ciach, ciach. Przy okazji jest taka opcja pokaż kod, zobaczcie. W JavaScriptie napisaliśmy takie polecenia. Move east. Okay. Na razie nie są zbyt skomplikowane, ale później. O dziwo, można się naprawdę zdziwić, jakie polecenia mamy fajne wypisane, ułożone. Okej, okay. No i teraz południe. Naprawdę to jest kurs dla małych dzieci, więc polecenia nie są wcale trudne. Dalej wygląda. Oczywiście za chwilę poziom trudności wzrośnie. Wybierzmy sobie jakiś na przykład dziewiąty. Pamiętajcie, uczulam, żeby dzieciaki robiły po kolei. O, to jest fajne. Jest TNT. Gdy robiliśmy to w klasach 1-3, gdy pytam, co to jest TNT, to prawie wszyscy wiedzą, że to jest materiał wybuchowy. Więc to jest niesamowite. Okej, okay, no tu jest trochę trudniej. Muszę sobie drogę wyznaczyć, czyli na początek w lewo, potem na dół, potem znowu w lewo, cztery bloki klikamy. Jak wam idzie? Są proste sekwencje, ćwiczymy na razie proste sekwencje. Okej, okay, to ja może sprawdzę, jak wam idzie, co? Kącie. Okej. Okay. Ewa działa, Małgosia, tak? Moich jeszcze postępów nie widać. A, bo nie odświeżyłem sobie. Nie. I rzuci, no właśnie. A tu nie ma mnie? Ojej, odświeżę sobie. A, jest, pięknie. Nie działamy, zobaczcie. Super. Widzimy, kto jak dokładnie porobił. Ja tu już przeskoczyłem od razu na ten etap. Jak się CodeOrg podoba? To jest tylko jeden taki pierwszy kurs, tego jest dużo, dużo więcej. Kwestia znalezienia pewnych elementów dla naszych dzieciaków, to jest
Naprawdę, od małych dzieciaków po rozszerzoną informatykę spokojnie, jest tego mnóstwo. Są Minecrafty, godzina kodowania, Flappy Code, jak pamiętacie, Flappy Birda, taką grę na smartfony. Kody z Anną i Elzą. Minecraft. Tak, już w trzech wersjach. PlayLab do tworzenia prostych gierek. Takie kursy podstaw informatyki. Przyspieszone podstawy. Teraz w tej chwili robimy. Nie, robimy teraz kurs pierwszy tutaj. To jest nasz kurs. Okay. I działamy. I powtórzę jeszcze raz. Możecie to wszystko robić ad hoc, bez zakładania kont. Jednak gdy wy macie konto, gdy wasi uczniowie mają chociażby przezwiążone przez was konta, to macie dostęp. Macie tego jest do zrobienia troszkę, do tego, żeby zobaczyć. To każdy gdzieś tam może sobie uruchomić to na tablecie, zalogować się. Na komputerach możecie to robić. Na tablicach interaktywnych możecie to robić. Dzieciaki nawet na smartfonach mogą to robić. I robią to nawet na smartfonach. Smartfony mają coraz większe ekrany, więc działają. Nie wiem, jak to u Was wygląda, ale tu macie też legendę, która od razu podpowiada, co jak powinno być zrobione. I teraz załóżmy, że klikam sobie, nie wiem, na Małgosi, na tym zadaniu 9. Klik, popatrzcie. OK. I teraz widzę, jak to tutaj jest. Jak wygląda to zadanie w sumie? Widzę, że Małgosia zrobiła je dobrze. Widzę też od razu, kto z grupy też zrobił je dobrze. Jest podpowiedź dla nauczyciela. Okay. W razie czego, gdybym nie wiedział, no tutaj wiem, jak zrobić, ale są rozwiązania. Tak? Mogę sobie kliknąć, zobacz rozwiązanie. No tutaj na tym poziomie to no, nie ma jak gdyby takich rozwiązań, ale gdy będziemy mieli trudniejsze kursy, na przykład drugi, trzeci, a tam już są czasami zadania, gdzie trzeba się chwilkę pogłówkować, albo no bo po jakimś czasie no nie pamiętam wszystkiego tak od razu, jak rozwiązać taki trudniejszy problem, gdzie mam na przykład kilkanaście, kilkadziesiąt takich bloszków do ułożenia. Więc to jest fajna rzecz, to podpowiedź rozwiązania. Tu, no niestety nie ma co tutaj już oczekiwać, że to będzie opowiadało, jak ułożyć taki no, prosty w sumie bloczek, prosty obrazek. OK. Jeszcze wrócę tutaj. W razie czego można sobie zobaczyć, zmieniać. Teraz, słuchajcie, ja bym spróbował zmienić tam coś takiego. Na kurs trzeci zmieniam zadanie z kursu pierwszego na kurs trzeci. Awansowaliśmy, skończyliśmy wszystko. Powinien się u Was po chwili pojawić kurs trzeci. Jak klikniecie sobie teraz w lewym górnym rogu, tak, zobaczcie, na code.org. W lewym górnym rogu pulpit albo na ten przycisk, to od razu Wam wyskoczy teraz, że macie do zrobienia kurs trzeci. Dajcie znać, czy jest ten kurs trzeci. Żeby zobaczyć, jak to nowy nauczyciel widzi to wszystko. OK. I to już są trudniejsze rzeczy. Klasy 4, 5. Nie wiem, czy już nie bardzo, ale czasami jak są zaawansowani, idą po kolei, mogą sobie rozwiązywać te zadania. A zaczynają naprawdę, jeśli chodzi o komputer, od prostych spraw. OK. Nie to mają na przykład, że zombie musi dotrzeć do słonecznika. Widzimy taki. Tutaj te drogi są podzielone takie małe jednostki, czyli jeden krok, drugi krok, trzeci krok. Czyli po uruchomieniu jeden krok, krok, trzeci krok. Sprawdzam, czy nie, liczba bloczków się zgadza. Cztery bloczki na cztery. Uruchamiam. Zombie leci do słonecznika i sobie zjada. Idziemy sobie dalej.
popatrzcie, musi dojść do słonecznika zombie, czyli naprzód. Już mamy teraz kierunki. Skręć w lewo, zawsze można to zmienić. Idź naprzód. Skręć w prawo. I znowu idź do przodu. 6 na 6. Sprawdzamy. Śmiech. Patrzcie, jaki kod napisaliśmy w JavaScriptie. Już zaczyna to wyglądać całkiem poważnie. Ale jak tam? Przełączyliście się już na kurs trzeci? A także, jak kiedyś odkryłem code.org parę lat temu, to jak zacząłem robić te kursy, które teraz no, bardzo się rozbudowały. Wow, to jak jakąś jakby fajną grę odkrył. Siedziałem bardzo długo. No, a nad jednym później nawet usnąłem. Nie byłem w stanie zrobić tego, dosłownie usnąłem nad laptopem. Najlepsze było to, że ja chyba siedziałem tam z 20 minut nad jednym takim zadaniem, a na drugi dzień gdzieś widziałem, jak uczeń to rozwiązywał i zajęło mu to 1,5 minuty. Trochę ścięło mnie jak galaretkę. Ale fajne właśnie jest to, że on to zrobił troszkę innym sposobem. Ja się potem cieszyłem, że zrobiłem po swojemu i miałem dwa bloczki chyba mniej niż on. Bo też tak można. To jest właśnie fajne, że niekoniecznie zawsze musimy zrobić wszystko dokładnie tak samo jak wszyscy. Ważne, żeby nie przekraczać liczby bloczków. A jak mamy mniej bloczków i zadanie jest wykonane, to już w ogóle fantastycznie. Jak wam tam idzie? Dajcie znać. Co? Sprawdźmy. Jak wam idzie? O, Ewa zaczęła fantastycznie ten kurs trzeci i działa. To są statystyki, a znowu tam nazwiska latają. Kurczę, ten film trzeba będzie powycinać w połowie wszystko. Okej. Okay. Jest tego całkiem sporo tutaj. Katalog kursów jest bardzo bogaty. Oczywiście warto wcześniej sobie przećwiczyć pewne rzeczy, zobaczyć. My w tej chwili robiliśmy ten kurs pierwszy, kurs drugi. Zobaczcie, macie opisane, w jakim wieku mniej więcej, tak? Czy jest wymagana umiejętność czytania. No to już wiadomo, od 8 roku życia. Ja ten kurs trzeci na przykład daję moim licealistom czasami pod koniec. O, jak oni piszczą, straszliwie piszczą. Na koniec roku pytam, co było tutaj dla nich najtrudniejsze. Ten code.org, dlaczego? Tu trzeba myśleć. No właśnie. Okay. Także tu macie różne kursy. Tu jest taki przyspieszony kurs. A tu są lekcje, które możecie robić, zobaczcie, nawet dla 4 lat, 4 plus, tak wiek. I nie wymaga użycia komputerów. Ok, tylko że te akurat lekcje czy są w języku angielskim, ale macie filmiki. Zawsze powinno być wyjaśnione, co dana aktywność zawiera. Wiem, co to jest algorytm, myślenie, prawda, algorytmiczne. No, tylko że tu zdaje się, że napisów polsku, chiński, angielski, cudownie. Zobaczymy, czy ten polski przetłumaczy. Ktoś mi to dzisiaj nie chce tu działać. No, arabski znowu się włączy. Cudownie. Okej. Okay. Tu macie plan lekcji, wideo dla nauczyciela. No tyle, że tu jednak trzeba znać ten angielski. Tak.
nie znamy. Ale są takie lekcje. Algorytmy, przecież mapy. Jest tego troszkę. Okej. No tu już professional learning, ale to w tej chwili nas nie za bardzo interesuje ten poziom. Dajcie znać. Bo dzisiaj chciałem Wam te dwie platformy pokazać. Jak to wygląda z poziomu konta nauczycielskiego. Dodawanie uczniów, monitorowanie prac uczniów, pomoc w sumie uczniom. Bo widzę, że tam niektórzy ćwiczą. Oj. Walczy. A zobaczmy, kurs drugi. Kto tam jeszcze robi? Mogę sobie sprawdzić postępy w kursie drugim. A nie, kurs pierwszy. Przepraszam, to był kurs pierwszy. No i też fajnie. To jak to? Grupo rozpoczęte w trakcie. Ja kliknąłem jeszcze raz. Wrócimy. I postęp. W kursie trzecim. Ja bym chciał jeszcze raz kurs pierwszy. No i zobaczmy to, jak poszło, jakby. No wiadomo, jak to jest działane. To wszystko ok. A te są do oceny. Ok, no dobra, na przykład. Mogę sobie teraz sprawdzić. Tak, zobaczyć. Tyle. Gosia tam coś pisze. O, jest ktoś. Jak tam? Kto tam? Coś pomóc, podpowiedzieć. Śmiało, piszcie, dajcie znać. Dzięki. U mnie jakoś działa, na szczęście. Chociaż dzisiaj, jak byłem w pracy, to też był problem. Na szczęście ja mam taki internet, niby radiowy, ale od porządnej firmy i niby 4 razy wolniejszy niż moja Neostrada w szkole, a moim zdaniem działa lepiej. No ale mamy mieć OSE, mamy mieć szybkie internety w szkołach. Zobaczymy. Słuchajcie, no, dwie stronki. Outdoor, tak podsumowując. Oj, przepraszam. To jest to jedno. To jest dla mnie najfajniejsze rzeczy. Gdzie tam znam jeszcze to, co założycie sobie konto nauczyciela, macie fajny dostęp do różnych kursów i monitorujecie pracę ucznia. Okej. Coach, coś mi się za dużo wkleiło znowu, przepraszam. I hamacademy.org. Jedna i druga platforma działa bez logowania, ale po zalogowaniu na hamacademy zbieracie punkty. Dzieciaki zbierają punkty. To co mi się wydawało, że nawet ci starsi, oni tam nie będą się interesowali tymi punktami, ale wręcz przeciwnie. Okazało się, że żeby zdobyć jakiś sobie nowy awatar, nowy obrazek, tak, do ustawienia na profilu, to robili wręcz jakieś zadania matematyczne proste dla podstawówki, żeby tylko szybko zdobyć punkt, żeby ustawić sobie ładniejszy awatar. Więc to je wciąga i wciąga. W podstawówce też znajomi robili tutaj te zadania z Khan Academy, też się sprawdza. No a CodeWork jest tak samo, no, dla wszystkich. Jedno i drugie za darmo. W większości po polsku oferuje dla nauczycieli takie konto z monitoringiem postępu uczniów. Że widać. No miałem na przykład u siebie takiego ucznia, ale to już pora do liceum,
który wykonywał pewne zadania i tak patrzy, że on to wszystko robi po północy. I ja do niego: Filip, ale no, żeby twoja mama zaraz na mnie nie krzyczała, że to takie zadanie robi w nocy. No, mówię, że on tak właśnie wszystkie zadania robi, bo wtedy ma ciszę, spokój i może to wszystko wykonywać. Także widzimy, kto kiedy wykonywał jakie zadania, o jakiej godzinie, czy mu wyszło, czy nie wyszło. W sumie trudno zrobić coś tutaj źle, bo taki cały system podpowiedzi, jak chociażby jest na Khanie, powoduje to, że no, nie da się czegoś zrobić źle, że jakby system pilnuje i pomaga przy błędzie. Błąd nie jest karany, a przy błędzie dostajemy pomoc. Tak, są wskazówki, są podpowiedzi filmowe, także no, w sumie nie da się zrobić kursu źle. Okej, kochani, jak tam? To jest to wszystko, co chciałem Wam tutaj dzisiaj opowiedzieć o tych dwóch platformach, takim uczeniu się zdalnym. Więc teraz zostaję do dyspozycji. Jak są jakieś kłopoty, jak macie jakieś pytania, śmiało. Jak działa Wam internet, piszcie. Ok. Mi się trochę laptop zagrzał, bo muszę tu pokazywać, włączyć te platformy, troszkę tak dyszy, ale dajemy radę. Internet jeszcze działa. Czy widać to? Czekajcie, to ja na razie włączę udostępnianie. Taki jeden mistrz sobie leży, zadowolony, śpiący. Okay. Także jestem do dyspozycji. Jeszcze mam. Fajny obrazek szybko zrobiłem dzisiaj, tylko dziś go zapisałem. Czekajcie, zaraz Wam pokażę. Muszę pokazać. Oczywiście. Działa, czy nie działa? No, o. A, mam tę moc. Miał. To na poster my wall, że taki widać, taki adresik, stronka jest taka fajna do robienia. Tylko trzeba wpisać tekst, jest mnóstwo przygotowanych. Naprawdę do wydrukowania to za bardzo się nie nadaje, ale... Czekajcie, mogę Wam wkleić linka do tworzenia takich szybciutkich plakatów, chcecie? To... Ja tylko sobie tu otworzę poster. Okay, coś takiego. Tak, dobrze. Możecie sobie szybko zrobić taki właśnie plakacik. Dajcie sobie jakiś obrazek. Też wideo. Nie pamiętam, jak szukałem. O właśnie, popatrzcie. Tak to było zrobione. Ciach, klik, ciach, widać to? Chyba widać, co? Dopasuj mój szablonik, klik. On się otwiera. No i mam, tak, klikam sobie na tym tekście, klikam. Napiąłe i na. No, 5, 5.
jest trochę za duży, więc po lewej stronie będzie można pomniejszyć sobie rozmiar. Ok, dobra, zmienimy jeszcze. Po prawej stronie coś mi się już w kierunku kręca. O, już się mieści. Tak, kolor możemy sobie zmieniać, dopasowywać. Albo wziąć sobie kolor, że ma być taki sam żółty jak ten. W sumie to wszystko. Nie napracowałem się, możemy tu więcej pozmieniać jeszcze rzeczy. Tam są bardziej rozbudowane plakaty. Ale mam tę moc, chyba pasował. Pobieram. I normalnie do wydruku kosztuje to 3 dolce na przykład. No ale jeżeli chcę pobrać taką jakość, żeby wrzucić gdzieś to do internetu, na Facebooka, czy gdzieś na jakąś stronę, czy do prezentacji, pobieram sobie za darmo. Ok. Zapisz. I obrazek jest u mnie na komputerze. A tych szabloników jest tu całe mnóstwo. Chyba to wytnę z tej naszej prezentacji, no ale. Takie filmowe są. Fajna stronka. Polecam serdecznie. No kochanie, umówmy się, została nam jeszcze godzinka. Jak macie jakieś pytania, coś chcecie, to ja jestem do dyspozycji cały czas. Bo ja was podziwiam. Siedzenie i słuchanie tutaj kogoś przez internet i tak właściwie tylko tak wykonywanie takich zadań, to trzeba być twardzielem. Jak coś macie, to albo możecie włączyć prywatny czat, albo ty pisać na czacie. Będę podpowiadał, będę pomagał. Chyba sobie zrobię jeszcze herbatkę. Coś ciepłego do picia. Tak, ja też wiele rzeczy zapominam, bo ich po prostu nie używam. I jak wtedy czegoś nie pamiętam, to wchodzę na YouTube'a i wpisuję jakieś hasło typu Khan Academy i coś tam, tak, czego szukam. Albo Code.org, jak zrobić to. I ten YouTube jest tyle fajny, że tam naprawdę prawie wszystko jest. A przede wszystkim się nie próbować, bo niczego nie popsujecie. Absolutnie. Także Khan, Code.org. Code.org jest bardzo fajne, dzieciaki lubią. Ale czasami tutaj warto pokazać tego Khana, gdzie też jest właśnie, widzieliście te osie liczbowe, bo jest fajnie wszystko wytłumaczone, też można na tablicach działać. No i potem Khan też jak gdyby rośnie z dzieciakami, zadania są do poziomu spokojnie licealnego także. Przede wszystkim się nie bać i próbować. Klikać, działać. No, wszyscy jesteśmy początkujący, bo to wszystko się tak szybko zmienia. Tylko muszę ale spokojnie podziałać sobie. Ten Code.org cię wtedy zachęcam, nawet bez zakładania konta, po prostu wejść, obejrzeć sobie te kursy. Tak, i działać po prostu. To czasami człowieka tak wciągnie, te fajne zadania są. Nie bać się, że tam jest jakiś angielski, coś takiego, a w ogóle już jak się to czasami rzuci dzieciakom, wyjaśni początek, to one się tak wkręcają. Jeszcze też nie wszystkie, ale większość z nich po prostu tam się rwą do tego straszliwie. I tylko im pozwolić, tylko im pokazać, pozwolić. Dzięki, Haniu. Grzeje się ekran. Twój czy mój? U mnie laptop się grzeje, musiał pokazywać, nie jest najnowszy. I podczas pokazywania obrazu też troszkę się grzało. Och, okej. A twój ekran się grzeje, okej. A tych zadań, które tak robisz?
A cię wciąż prezentuje mój ekran w sumie, tak? Okej, okay, dobra. Tak, no jest tego trochę. No wiecie co, no 4 godziny nawet do lodówki, okej. Okay. Trudno jest tak, żeby wszystkim pomagać tak tutaj właściwie, jak macie tylko możliwość pisania na czacie. To nie jest proste. Gdzieś tam te kursy na tych wszystkie tych MOOC, tak, kursy, to trwają czasami no, kilkanaście, kilkadziesiąt godzin i przez kilka tygodni. I tam się też wykonuje te zadania. My mamy takie pigułki tutaj, żeby wam w ogóle pokazać, że jest coś takiego, bo niektórzy pewnie znacie, tam pewnie znaliście pewnie te rzeczy. Do tego chciałem pokazać jakby trochę od strony nauczyciela, nie tylko tak wejść, pokazać stronkę, przyjechać zadania i to wszystko. Także chociaż będziecie wiedzieli, że jest to konto nauczycielskie, które monitoruje jak gdyby no i ma dostęp do tych postępów dzieciaków. To też jest fajne. I dzieciaki tam się cieszą, bo mają wtedy założone konta i mają certyfikaty takie ładne do wydrukowania. Jak w ogóle chłopaki po stówce widzą Minecrafta, to szaleją. Dziewczyny też niektóre szaleją na Minecrafcie. No fajnie. Ale też tak już na koncie nauczycielskim, Justyna? Właśnie z monitoringiem, z postępu. Z logowania. No bo można, okej. Okay. Logowanie jednak, o dziwo, to co mi się tam na początku dziwiło, że tak dzieciaki już w ogóle jak są zalogowane, że im te punkty, prawda, że to jest tak gra, że mogą sobie, prawda, coś zrobić i wtedy dostają punkty, bonusy. Tam wyskakują im jakieś plakietki, odznaczenia, tytuły. Tak, także to jest strasznie potem nakręca, także no, oni są przyzwyczajeni do grania i potrzebują tych takich szybkich nagród. Tak, nie zawsze dostają od razu oceny. Tak, nie zawsze dostałem dobre oceny, ale jakby to ich sam system jakby tutaj umożliwia to, jakby to takie myślenie, jakby, że to jest takie fajne, że to jest gra, że coś tutaj no, robią fajnego, a przy okazji ten system działający na Kanie na przykład jest taki, że naprawdę pomaga każdemu. Nie da się czegoś zrobić źle. Zresztą na CodeOrg też się nie da zrobić źle. Można też programować tam na CodeOrg w parach i wtedy możemy podglądać sobie, jak to ma zrobione. Zresztą nawet w sumie nawet można dzieciaki wspólnie na początku posadzić w parach, w trójkach i żeby robili razem, a nie że każdy gdzieś tam sam zamknięty przed komputerem czy tabletem. O, przestałem pokazywać obraz i laptop przestał szumieć. No słuchajcie, kochani, ja sobie robię herbatkę. Jeszcze. Już mnie trochę gardło boli. Po roku szkolnym nie za bardzo odpoczęło. Okay. I czekam, jak będziecie mieli jakieś pytania, to jeszcze tutaj cały czas. Mecz. A, no ja jestem takim fanem średnim. Okej. Okay. Może z jednym okiem. Bardziej siatkówka, tak, a ta już niestety na razie skończyła siatkówka dla naszej drużyny. Ale jesienią za to będzie ciekawie. Mam nadzieję, że trochę więcej powalczą niż nasi piłkarze. Co? Ja czekam. Macie jakieś pytania w ogóle związane z technologią? No, jakiś szyfr? Albo czegoś nie wiem. Nie, po prostu żadnych pytań, tak?
jest. Jakby co, komuś coś przyszło, próbujecie, macie jak problem na kołdunku, macie problem na kchanie, coś mógłbym pomóc, podpowiedzieć, to jestem dostępny. Tak mi szaleje. Krótko mu. Chodzi, wyłączę kamerkę. Dźwięk, jakby co, jestem na czacie. Jakby co, to dzięki, żeście wytrzymali ze mną. I jeszcze do 9 siedzę i czekam. Dzięki, Styna. Dziękuję.